Cześć, siemanko, cześć, elo wszystkim na czacie. Witamy was w kolejnym odcinku Przeglądu Ligowego, trzeciego już w kolei. Ze mną oczywiście Piotr Czarny, Piotruś Barański. Witam. A naszymi gośćmi specjalnymi dzisiaj Dominik Domoles-Nowacki. Siemanko. Oraz pan trener Piotr Inka Leszczyński. Cześć, cześć panowie. Cześć. Witamy jeszcze raz. Dzisiaj już Piotruś na Twitterze wypisywał nasze tematy. Czyli pewnie nie ma co zwlekać i zaczniemy od dosyć gorącego tematu. Chyba że jeszcze mogę się was zapytać, panowie, jak tam u was, jak zdrówko, jak tam wieczór mija? Tak, nie mogłem się doczekać od rana już. tak, jest, wierzymy. Ale dobra, no to panowie, w takim razie przechodzimy do sedna dzisiejszego wieczoru. Zaczynamy od gorącego tematu, czyli transmisji komentarza rozgrywek drugiej Ultraligi. Deflesa na jego kanale nawiązała się dosyć spora internetowa szarpanina i nagonka. No i teraz pytanie, jak wy się na to zapatrujecie jako przedstawiciele jednej z ekip występujących właśnie w tej lidze, czyli drugiej dywizji Ultraligi? Tutaj Piotruś przygotował dla nas materiał? Tak, dużo materiałów, dużo opinii dzisiaj. Ten segment nieco bardziej rozbudowany niż poprzednie, więc słuchamy, tak, co Defles ma nam do powiedzenia. Dobra, tak jest, dobra, lecimy. Dobra. Nie wiem, czy jesteś gotowy? Ale to SKK? Tak. Dobra, jestem gotowy. Dobra, na raz, dwa, trzy, dobra, po trzy. Dobra. Raz, dwa, trzy, SKK! SKS! SK zawsze, kurwą jest! Pride! Walczymy! Dobrze, mam inno! SK tu! SK tam! SK chuja zrobinam! No i tyle! Z Domolesa. Przepraszam. Z Defesa. Domoles jeszcze dzisiaj będzie miał okazję ci powiedzieć. Albo dobra, jak już go wywołałeś, no to Dominik. Co ty myślisz o zaistniałej sytuacji? Jak ty na to patrzysz? Bardzo mnie to śmieszy akurat. No ja rozumiem, bo to nie ma co ukrywać, tak? To jest śmieszne. To jest śmieszne w pewnym sensie. Nie, moim zdaniem to on nie zrobił totalnie nic złego. Jak on jest okej z tym, to co robi i ludziom się to podoba, to nie rozumiem, w jaki tym jest problem, że ludzie to komentują. On się nie powinien tym w ogóle przejmować, to co ludzie piszą. Znaczy on to się chyba tym nie przejmuje w żaden sposób. Nawet pompa tam napisała, widziałem. Że... Tak. Oświadczenie pompy na ekranie właśnie, wyświetlone, więc wszystko widać. Swoją drogą, mi się nie do końca podoba to oświadczenie, ale do mojej opinii to przejdziemy później. Myślę, że skoro już Domoles się wypowiedział, to jeszcze Inkę wypadałoby zapytać o to, jaka jest jego percepcja na zaistniałą sytuację. Tak, jak już jesteś, to... Ultraliga powiedziała, że transmisje są otwarte, nikt nie mówi, że to musi być profesjonalne, ta cała transmisja była pod MN. I teraz pytanie, czy wszyscy się dopierdalają do tego, że powiedział, że SK kurwą jest, czy chodzi po prostu o cały fakt, bo chodzi o słowo kurwa, czy po prostu o to, co się stało, bo ja mam wrażenie, że ludzie się dopierdają po prostu do słowa kurwa, nie, tak szczerze. Mi się wydaje, że to jest trochę szerszy aspekt, w sensie, że ludzie nie plują się o to słowo, no bo można sobie krzyknąć na streamie, komentując to, w sensie komentując Ultraligę, i nam też z Bezim się zdarzało ostatnio gdzieś tam czasem na transmisjach wpleść jakieś słowo, które gdzieś tam bardziej z szeregu tych wulgarnych by się zaliczało, ale to raczej kwestia po prostu takiego wyzywania drużyny, no bo... No ale nawet wiesz, to każdy robi. To robi cały czas każdy, no w komentarzach po meczach, to robią drużyny same na siebie przed meczami, tak? Jakieś banterki, to wszystko jednak jest wyzywanie w jakimś stopniu, tylko tam jest to nieużyte słowo kurwa, no. Ja dam przykład z Piratów, no oglądaliście chyba filmik, co Piraci wrzucili na mecz z Pride, nie? O tych śmierdzielach, tak? Tak. No jakoś nie było z tym problemu, no. Bo nie było słowa kurwa. Ja mam wrażenie, że wszyscy to po prostu przez to słowo kurwa są zdenerwowani na to. Dla mnie jest spoko, miała być transmisja pod młyn, zrobił młyn, nikt nie mówi, że to miało być profesjonalne, było to bardziej zabawne i tyle, bo o to w tym chodziło. Znaczy, wiesz, no, bo to nie jest po prostu rzucenie słowa kurwa, tylko powiedzenie, że ktoś jest kurwą, że konkretna drużyna, i to jeszcze mówi zawodnik konkurencyjnego teamu, więc to jeszcze dokłada troszeczkę tej pikanterii i mi się wydaje, że
trzeba troszeczkę dać sobie na wstrzymanie na pewno, jeżeli chodzi o takie, wiecie, spisywanie Deflesa na straty, że to jest tragedia, że on niszczy polski e-sport, bo nie, bo przynosi liczby i te liczby są potrzebne, choć ja osobiście uważam, że widownia, która tam przyszła, nie przyszła dla drugiej Ultraligi, przyszła dla Deflesa i jeżeli ktoś zostanie z nim po tym, co się wydarzyło, to nie dlatego, że zobaczył super mecze w drugiej Ultralidze, tylko że Deflez zrobił super show, kopał Nexus, było śmiesznie i tak dalej. Ale paradoksalnie to było też wycięte z kontekstu, bo ja oglądałem ten replay cały dzisiaj rano. Mhm. No ja też. Najpierw kibicowali po prostu, miało być kibicowanie Pride, dlatego wyzywali Eskę, później kibicowali Eskę i odpalili się na Pride. No ja zgadzam się, tylko chodzi mi o to, że troszeczkę szkoda, bo ja wiem jak to wyglądało, że wiecie, czat spamuje i tak dalej, sytuacja jakby sama się troszeczkę nakręca, no ale ta przyśpiewka trochę wydaje mi się, że jednak, wiecie, to jest ten pójście kroczek za daleko, nie? Okej, no jeśli już tak przechodzimy do Deflesa, nie? No to... Jeśli dla mnie to było ok, a kroczek za daleko to chyba były betonowe buciki na PL, a więc ja nie czuję, że to było za dużo teraz. To dla mnie było wszystko w jakimś tam w miarę ok sytuacji, bo też trzeba odróżnić sytuację, kiedy jest SK kurwą jest napisane po złości w momencie normalnej transmisji, niż w takiej transmisji, która czysto miała być for fun. Tak, w sensie to na pewno trzeba oddzielić, że przecież nikt tutaj nie miał do nikogo złej krwi, to na pewno. I trochę szkoda, kiedy widzę na Twitterze wyciągane z kontekstu te sytuacje i ludzie, którzy długo siedzą we sporcie, wrzucają coś takiego, wiecie, gdzieś oznaczają sponsorów i piszą, że ktoś niszczy polski e-sport, no takie ojej, no chyba trochę przyginka. No bo... Zazdroszczam i tyle. Może i tak. W sensie to jest tak, że ja to jakoś super popieram, no szczerze, mi się to fajnie oglądało i to jest najważniejsze, nie? A jeśli chodzi o komentarze na Twitterku, no, to ktoś tam coś napisze, to jest jego sprawa, ale dla mnie też niektórzy po prostu, no, jeśli można mocniej powiedzieć, od niektórych jebie hipokryzją, tak? Jeśli chodzi o komentarze, no. Od kogo? Od kogo? Mhm. Dobra, mówimy, no. Dla mnie od żarówy, no, gość co czasami pisze, a co pisze tam, że to niszczy polski e-sport, no sorry. No to, co przecież żarówa pisze, czasami to jest tragedia. Dlatego nie wiem, czy ci ludzie próbują się wybić na tej dramce, czy o, teraz jestem screenek z The Fake One, no tam nie tak. Dobrze napisze. Tutaj nawet mamy już odpowiedź na żywo od pana Deflesa. Może pozwolę sobie przeczytać, może tak, może nie, ale to wszystko tylko i wyłącznie satyra. Jedyny problem, jaki widzę, to jest fakt, że osoba, która nie jest powiązana z tą sprawą, kwestionuje moje zachowanie. No to na pewno jest coś, o czym warto mówić. W sensie, że ludzie bardzo lubią rzucać kamieniami, nie znając szerszego kontekstu. I w tym momencie łatwo spisać zawodnika na straty, naprawdę, dosyć mocno go skreślić, bo wiecie, kiedy te tuzy e-sportu będą miały przekonanie o pewnym graczu, że zrobił coś złego, to potencjalne niektóre ścieżki kariery mogą się zamknąć, a przynajmniej mogą być nieco utrudnione. I z Deflesem to nigdy nie wiadomo, czy będzie kariera kontynuowana, czy nie, ale na pewno gdzieś tam też to, co napisał Piotr Lipski, gdzieś tam to, co pisali inni ludzie, no na pewno jakby damage has been dealt, nie? I jakieś straty będą na pewno? Pytanie jak duże, bo społeczność stoi za Deflesem, część ludzi ma odmienne zdanie i szczerze mówiąc, przed tym magazynem zastanawiałem się, jaka jest dokładnie moja opinia na temat tej sprawy. Nie byłem w stanie jednoznacznie orzec, tak? To jest bardzo złożony problem, mam wrażenie. I też fajna rzecz, którą właśnie w odpowiedzi do tego tweeta, który teraz pokazujemy, napisał Wiktor Cegła, tak? Że... No, tam oczywiście jest adwocem do tego, że The Fake One napisał o tym, że kibice Legii Warszawa też nie wyrażają się w słowach parlamentarnych na żylecie, a mimo to sponsorzy są. Ale myślę, że to jest też bardzo ważne, że gdzieś tam cały czas, tak jak pisze Wiktor Cegła, to utrzymywanie sponsorów, cały czas kreowanie tego dobrego wizerunku, to jest też coś, o czym musimy pamiętać. Tam jeszcze w międzyczasie wypowiadał się Piotr Lipski. Mhm. Czyli CEO. Tego nie rozumiem, co pan Piotr ma na myśli, tak szczerze. No on ograniczał damage zadawany Pride, tak jakby. Tak. Tak, ale on tam mówił, że to się ma odbić na Pride, no to ja sobie nie mogę kupić w sklepie IHG koszulki IHG i ją wyrzucić do kosza, no chyba mogę jako kibic. Taki przykład po prostu dałem. W sensie, no... A no to oczywiście, to nie jest w żaden sposób prawnie. A tutaj jeszcze patrzę, że... Że Deflez dopisuje. Chciałbym powiedzieć, że to głupota poszczególnych osób sprawia, że tracą.
a nie to, że koszulkę mam ubraną. No, trudno się z tym nie zgodzić, ale też ja trochę rozumiem Piotra Lipskiego, w sensie, wiecie, ma tych sponsorów nad głową, wiadomo, że tam sytuacja finansowa nigdy chyba nie była dobra, tak, z tego co się dowiadujemy tu na forum publicznym i tak naprawdę każde, nawet błędne powiązanie Pride z jakąkolwiek kontrowersją może być niszczące dla finansów. I myślę, że on musiał to zrobić. Tak samo jak ty, Defles, musiałeś napisać przeprosiny, których szczerość nie podważa mi oczywiście, ale wiesz, no myślę, że to może nie być ostatni twój stream. Jakby w takim klimacie. Jakby są to takie ruchy, które musisz zrobić w przestrzeni publicznej, bo no inaczej trochę głupio, prawda? No tak. No tak. Ja tylko tak jeszcze dodając, bo w zasadzie wszystko zostało powiedziane, bo tej sprawy i tak się w żaden sposób nie rozwiąże. To myślę, że wszyscy się tutaj zgodzimy, bo chyba nawet nie ma za bardzo potrzeby, żeby jakkolwiek ją rozwiązywać. Ale tam ja mniej więcej rozumiem ludzi, którzy tam się tak bardzo spinali na tych wszystkich grupach typu e-sportowe i tak dalej, bo tam już nawet nie chodziło o żadną koszulkę czy o to, co kto krzyknął, tylko ludziom chodziło o to też, że druga Ultraliga tak to promowała ten projekt jako ta wolną transmisję po to, żeby jakoś szukać nowych kasterów i tak dalej, a tutaj nagle odpala się Defles ze streamem i wtedy zabiera bardzo dużo widzów, co też nie jest oczywiście żadną jego winą ani nic, bo to jest wolny content, tak? Każdy może sobie odpalić. Tylko ten punkt, to był taki punkt zapalny dla tych wszystkich ludzi, których to denerwowało i myślę, że właśnie o to. Dużo ludzi tego nie zobaczyło, bo ja dopiero dzisiaj rano zobaczyłem, a jak wczoraj przeczytałem to na Twitterze, to też byłem, no co oni znowu odjebali XD, to musiało być mocne. Rano to zobaczyłem i było spoko, więc wydaje mi się po prostu, że dużo ludzi po prostu przeczytało opinie innych i napisało swoją, zamiast zobaczyć po prostu te, nazwijmy to, całe przedstawienie. No ja to oglądałem na żywo i nie zauważyłem w tym nic złego, dopiero na drugi dzień patrzyłem. Właśnie ja miałem takie dwie strony, wiesz, że zobaczyłem po prostu na początku w posty na Twitterze i miałem negatywne podejście do tego, ale mówię, że zobaczę sam ten kontencik i dopiero wtedy zrozumiałem, że to, co jest pisane na Twitterze, za przeproszeniem, jest lekko pierdoleniem głupot, tak? Przez ludzi. No ja rozumiem to, co ty mówisz, ale z drugiej strony tak sobie zastanawiałem, co by było, jakby załóżmy właściciel Eski albo ludzie z Eską powiązani stwierdzili, że ich to obraża. O, no, właśnie, to jest też ciekawa sprawa. Ja myślę, mieliby naprawdę dużo argumentów. Oczywiście. Mają szota, mają bardzo dużo ludzi za sobą, którzy właśnie tam na tych grupkach wszystkich to piszą, tak? I nagle, załóżmy, Bartosz Aparta mówi: gówno, mojej organizacji nikt nie będzie w ten sposób obrażać. A szczególnie zawodnik grający. Bartosz Aparta to jest charakterny człowiek, z tego co poznałem, tak. Więc... No tak. No ale to już wiesz, to już nieważne, czy to jest pan Bartosz, czy to jest ktokolwiek inny, tak? Tylko tak sobie pomyślałem, że i co wtedy? I kto wtedy miałby rację w tej całej sprawie? Tak, jest jeden na chyba ocenić. To każdy będzie miał swoje zdanie na ten temat. Może i tak. No i podsumowany temat. Podsumowany. Tak się zgłosi, to chyba zwykły pozew cywilny miałby być, tak? No ja pierdolę, no kto to zrobi? No tak, no. Chyba w ten sposób. Zniesławienie czy coś? Pewnie jakieś jeszcze do władz Ultraligi. Mhm. Pewnie jakieś pismo i tyle. A co by z tym było? Nie wiem, nie dowiemy się, bo pan z tego co widziałem, to SK nie obraziła się na to. I myślę, że na tym możemy zakończyć. Eska by miała rację. Defles jeszcze dopisał. No i wszystko jasne. Także uważaj, bo skończysz w pierdlu następnym razem, jak obrazisz jeszcze raz pana Bartosza. No właśnie, a twoje ciało będzie się walać po Tarnowskich Górach. Tak jest, a to nic dobrego. Nie, byliśmy, miasto jest niebezpieczne. Ja jeśli chodzi o Eskę, to na serio, to tam jeszcze można się do czegoś przyjebać od strony Eski, ale jeśli chodzi o Pride, to nie rozumiem, bo ludzie się robią dopierdalać do szczegółów, a tak się dopierdalamy do szczegółów, to kiedy koszulka była wyrzucona do kosza, to nie było widać loga Pride. Tak tylko wspomnę. Dobra, to już wiesz. No tak, prawnicze gadanie tam bym jeszcze, powiedział bardziej. Tam jeszcze można by nawet przytoczyć chociażby Double Lifta, który co chwilę wyrzuca swoje koszulki i robi to jawnie i tak, żeby jak najbardziej to było widać. Takie rzeczy to wiadomo, to takie czysto prowokacyjne. Mhm. Dobra, to co panowie, przechodzimy więc do głównego tematu, myślę, czyli drugiej kolejki Ultraligi. Trzeciej.
Trzeciej kolejki Ultraligi, trzeciej kolejki drugiej Ultraligi. O. Alior Bank, Mistrzostw Polski. Pamiętaj o tym. Tak jest, tylko nie wiem, czy ta druga Ultraliga też jest pod tym patronatem. Nie, w sumie nie, chyba nie jest. Pewnie nie. Nie, czekaj, no chyba jest jednak. Bo dostaliśmy grafiki chyba właśnie z Aliorem ostatnio, od Trufla, więc... Aha, no to dobra. No to w takim razie jest. Przepraszamy, bank... Wszystkie jego oddziały. Bank Alior, oczywiście. Dobra, to wczoraj na antenie Ligi Grimor mieliśmy okazję oglądać 3 spotkania. Czy najciekawsze? Tego nie wiemy, bo było jeszcze jedno bardzo. Szczerze? Nie. No, dlatego właśnie to powiedziałem. Ale dobra, przejdźmy więc do pierwszego z nich. Ja bym chciał jeszcze... Tutaj jeszcze Piotruś. No. Tak, bo nie mam tutaj odpowiedniego ekranu z tym, ale czy możemy coś powiedzieć o Pirate Sports kontra Devilsman, bo to też jest trzecia kolejka, tylko mecz rozegrany nieco wcześniej. Transmisji z tego nie było specjalnie, jedna była chyba tylko. My tam się nie odpalaliśmy, bo tam gdzieś to na ostatnią chwilę było dopinane. I panowie, udało wam się zwyciężyć na Devilsman, pomimo tego, że początek nie był prosty, ale to też jest coś, z czego Devilsman słynie. Skąd wynikają te wasze problemy na początku meczu? Ja bym powiedział, że nie udało nam się zwyciężyć, tylko udało się nie przegrać, tak szczerze. Mhm. Ale bo wy generalnie na początku tego sezonu miewacie problemy z tym, żeby stabilnie przejść z early do mid game'u, bo kiedy już wejdziecie na te właściwe tory, to ta gra się klei, ale często jest tak, że te początki to są jakieś losowe sytuacje, podczas których dajecie się łapać, jesteście wykluczani, błędy podczas rotacji i tak, szczerze mówiąc, nie jest to ta drużyna, której się spodziewałem zobaczyć. Momentami oczywiście. Czekamy wnioski. Tak szczerze, wydaje mi się, że kilka osób u nas przegrywa mecze w głowie. Na screamach to wygląda trochę inaczej. Wiadomo, że zawsze na screamach to będzie wyglądało inaczej. Ale no coś nie siada na tych oficjalach. Próbujemy to po prostu ogarnąć. To na pewno nie jest taka gra, jaką byśmy chcieli. Nie wiem, czy jakikolwiek mecz zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli. Niby mamy te 4 wygrane, ale to są takie 4 wygrane. Fajnie, że są punkty, nie? Ale jakoś szczęścia po tych wygranych, przynajmniej z mojej strony, nie było jakichś dużych. Dlaczego tak jest? No nie odpowiem ci, jakbym wiedział dlaczego, znaczy inaczej, dlaczego tak jest? Nie wiem, wiem, że tak nie powinno być, wiem, że to siedzi głównie w głowie, a jakbym znał jakiś magiczny sposób, żeby tak nie było, to po prostu by tak nie było i nie byłby to taki wynik, który dla mnie jest, no, nie bójmy się powiedzieć, do cipy. No nie, to zdecydowanie nie boimy się powiedzieć. Ale szczerze, czy tak jest naprawdę? W sensie, przegraliście te mecze, które w mojej opinii raczej mieliście przegrać, wygraliście, które mieliście wygrać. Tak, nie zaskoczyliście w żadnym aspekcie, mam wrażenie. I dla was to jest pewnie rozczarowujące, ale dla widzów chyba niespecjalnie. No, nikt nas nie stawiał chyba wyżej niż czwarte miejsce. No, wystawialiście nas na czwartym, reszta stawia nas na jakimś piątym pod dżentelmenami. No ale wiesz, ale tak szczerze, co mnie obchodzi, co widzowie mówią? No, ja chciałem tutaj wygrać i tyle, i cała drużyna chciała to zrobić, no. Cały no czas... wiecie, sezon się jeszcze nie skończył. No i tak są najważniejsze playoffy, nie? Najważniejsze są playoffy, cały czas są takie ambicje, no i ten wynik jest słaby, no ale może dobrze, bo to był taki kubeł zimnej wody, że trzeba było się ogarnąć, wiesz, jakby teraz wszystko fajnie, przyszły playoffy i nagle było je wszystko w dół, nie? A więc załóżmy, że ten moment kryzysowy jest teraz, jakoś go przechodzimy, że nie przegrywamy wszystkich map i byle do playoffów i na playoffy będzie lepiej, bo z tego co widzę po tabeli, to raczej te czwarte miejsce, no w miarę wszyscy odskoczyli nad piątym, tak? Mhm. Bo piąty chyba ma 2-5 czy 2-4? Tak. No to na ten temat nie dyskutujemy, bo ciągle jesteście tam powiedzmy w tej czołówce, ale tak sobie myślę, czy jakieś wasze, czy po tym co teraz przeżyliście, po tych wszystkich meczach, które zagraliście, jakoś wasze podejście się zmieniło, jakieś wasze cele, może troszeczkę niżej mierzycie, może jednak zauważyliście? Czy nie, tak raczej, ja nie mierzę niżej. Gracze też mi nie mówili, że mierzą niżej, a więc dalej jest taka sama gadka, no, relegacje, tak? Raczej turniej promocyjny, przepraszam. Turniej promocyjny. Czyli widzisz, czyli nic się nie zmienia, ale to dobrze, bo to by tylko pokazywało jakąś słabość, jak już się za to wzięliście, to lecicie do przodu. Ale to się zmieniło to, że będę musiał głowę ogolić, bo się zakładałem o standardowy split, a tu będzie problem. No, to tutaj tak, to tu rzeczywiście możesz już się szykować. Jakiś kontencik, no. Tak, tutaj to już raczej nadzieje się kończą.
Stream ma być z tego. Ale czy będzie stream, to nie wiem, ale zdjęcie na pewno. Stream z... No, ale to dobre by było. Zdjęcie, przynajmniej zdjęcie na... to oszukamy. Z tego co wiem, tak? Tak, tak, tak. Przynajmniej z tego co wiem, to na Instagramie tego typu streamy robią furorę. O, to prawda, Instagrama. To prawda. Laki. A, no to widzisz, no to szkoda. Ale piraci to mają, szkoda. Może na... Ale może... piraci mają. Piękny piratów. Content. Ja myślę, że jak się tam odezwiesz do czy to Luminarza, czy Daniela GBS, to się zgodzą, bo im się podoba. Co się zrobić, żeby było śmieszne? Ja ostatnio mam takie podejście, że lubię na Twitterze, jak ludzie się śmieją, nie wiem, całkowicie dystansu do tego wszystkiego nabrałem. Dobrze. Dobra, dlatego pewnie... stwierdziliście, że będziecie pajacować w grze. Nie no, przepraszam. Że jedni pracują w grze, jedni na komentatorce. To zgadzam się ostatnio, jest jak jest. Przypomnieć, a zresztą może nie przypomnę twojego cytatu wczorajszej. Nie. Kto chce, to znajdzie i... Tak, jak ktoś chce, tam Piotruś się odwoływał do, jak go nazwał, influencera z okolic Białegostoku. I na tym zakończymy. A przechodzimy pewnie do jakiegoś pierwszego meczu. Tych, które były... Tak, w ostatniej kolejce. Przechodzimy do spotkania SK kontra Gentleman's Gaming. I to spotkanie było bardzo ciekawe i głównie w nim zaskoczyli Gentlemani, którzy pomimo porażki ostatecznej zaprezentowali się moim zdaniem nadspodziewanie dobrze i przez długi czas prowadzili grę i naprawdę byli o krok od zwycięstwa. Super gra Fatisiana i do tego, przypominam, był piknięty przez Gentlemanów Timo na topa w tej grze. No i nie wypadł najgorzej, szczerze mówiąc. Więc... No, SK była bliska naprawdę sromotnej porażki. Bo tutaj jeszcze panowie, czy jeszcze tak się dopytam od razu. Czy oglądaliście spotkanie? Ja oglądałem. Ja też oglądałem. O, dobra. No to jakoś zacznijmy o tym rozmawiać. W ogóle sama akcja z kątem Rajona już na początku dodała takiego czegoś fajnego do tego spotkania. O co tam chodziło? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodziło w tym. Ale zrobili sobie jakiś taki kontencik dodatkowy na koncie Rajona. Piknięty Timo, na którym grał Bartosz. Bartek to ja, a w tym momencie na czacie Rajon wypisywał tak, jakby to on grał. Także takie coś sobie wymyślili. Dlaczego, to nie wiem, ale pewnie dodało to jakiegoś kolorytu do tego spotkania. A już przechodząc do samego spotkania, no to panowie, oglądaliście. Co powiecie o tym wydarzeniu, bo tak myślę to nazwać, bo to aż ciężko tak, jak już się zna wynik tego spotkania, to naprawdę ciężko komentować, co tam się działo. Tam Dawid Sanek Kogmanem grał, nie? Tak. Owszem, tak. To jest dokładnie ta gra. No i wyskalował. Tak. No tak, ale wyskalował, ale Seal był Jarvan, była Diana, oni podchodzili pod inhibitor chyba, znaczy pod turret inhibitorowy na topie, a chyba mid był otwarty, nie? Jakoś tak i mi tam zabrakło po prostu decyzji, nie? Wystarczyło się tego Kogmana wpierdolić z tym Elderem, z Dianą od flanki i skończyć tam grę tak naprawdę. Oni byli tam z ponad 10 tysięcy do przodu chyba w tej grze. Oni bali się zaengage'ować, a ten Kogman w late game po prostu wypołkował. Ja kończyłem grę będąc 7 tysięcy do tyłu chyba. Nie, ale to... Pikował jedną osobę drugą. To nie był Kogman tam, który zrobił carry, to był Aphelios. Aphelios, który miał jeszcze Lulu obok siebie, bo Kogman chyba skończył 3-3. Davidsonek nie błyszczał super w tym spotkaniu, moim zdaniem. Bo tego Kogmana nie czuć. Ale on zawsze. No, w każdym razie moim zdaniem i tak w kompozycji Gentlemanów, głównie przez tego Teemo, brakło paliwa na to, żeby wykluczyć i Kog'Mava, i Aphelios'a i do tego przebić się przez te tarczki Lulu. Do tego pamiętam, że tam jeszcze był wczesny Phantom Dancer złożony na Aphelios'ie i to już w ogóle była taka ochrona, że to serio. Przebić się przez to, no to pozdro. Tak, szczególnie, że Jarvan był pod tanka, więc było jeszcze mniej obrażeń i wszystko było skupione na Dianie. Nie udało się tym razem, może next time. Tak, ale wydaje mi się, że ten early game był naprawdę close i tak dalej, ale jak już przechodzimy do tej sytuacji Eldera i siege'owanie pod inhibitorem na topie, to miałeś teamką, który musiał wejść w jedno tempo. Nie pamiętam, jak tam były flashe, ale według mnie po prostu myśleli, że tą gierkę mają w garści. W garści bali się po prostu zaengage'ować i przez ją przegrali. Wydaje mi się, że po prostu jakby z tym Elderem wbili się na pałę, jakieś Diana z flanki i tyle, czy nawet Jarvan z jakiejś flanki, to ta gra by się skończyła. Diana była za silna w tamtym momencie. Ale to prawda. Nie powinno trwać 35 minut tam do Eldera, to się powinno szybko skończyć. Przecież oni mieli, no nie wiem, Diana, MF-ka i Jarvan. To jest takie kompa, że no, jak Jarvan kogoś zamknie bez flesza, to nie da się tego przeżyć. Nawet szczerze nie pamiętam jak ten. Szczerze uważam, że SK miała bardzo słaby komp na przeciwny komp w tamtej grze. I nie wiem, jakby coś było może innego zamiast tego Teemo, byłoby może łatwiej.
No ale jednak wiesz, early game'em, ale ta gra się przegrała na Elderze, nie? Mhm. I według mnie ten Dima naprawdę w tego Renektona, jak on skakiwał tam w teamfighty, dostał blinda, hołka i od razu ginął. No niby tak, ale później miał problem, żeby znaleźć Afaliosa. No ale to generalnie to jest ten problem, Teemo, że fajnie 1v1 w takim scenariuszu sobie radzisz, ale potem przychodzi do walki drużynowej, no i pozdro dla ciebie, dasz blinda, zadasz 400 obrażeń i tyle. Dostaniesz combo od kogokolwiek i się składasz. No i to jest ten problem. Do tego też nie najsilniejszy 1-3-1. No Teemo można by mówić sporo, postać na pewno fajna podmema dla fajnego widowiska i myślę, że to gentlemani osiągnęli. Szkoda tylko, że ten content jest tworzony tak naprawdę przez nich jedynie w grze, a nie poza nią na social media. I raz jeszcze wracam do tego, co mówię chyba co tydzień, że gentlemani nie wykorzystują okazji. Chyba w zeszłym przeglądzie ty, Dave, mówiłeś, że gentlemani jeszcze tutaj pokażą coś na social media i cicho, nic. Ani o main rosterze, znaczy, no, ani nie, no, nie, o drugiej dywizji. Nie, to nie dziwi, a przypadkiem ta druga dywizja właśnie nie miała służyć do tego, żeby właśnie te socjalki rozgrzały w jakiś sposób? Myślę, że to nawet nie trzeba nic wiedzieć, tylko patrząc na sam roster, to co ten roster oznacza? No nie oszukujmy się, nie jest to skład, który zbieramy po to, żeby dawać im jakieś cele, że macie zająć miejsce od tego do tego, załóżmy, albo awansować. No nie, no. Partek to ja, Blue Alert i tak dalej, no raczej nie. Social media i Lewus i Bartek to ja. Ale to nie było tak jakoś, że w polskim mnie Flash mówił, że właśnie tam nie ma zbytnio osób odpowiedzialnych za to? I o nich tak naprawdę uczy, czego mają robić? Może dlatego brakuje tego kontentu? No nie wiem, ale no, wydaje mi się, że jeżeli wchodzisz do Ultraligi i wykładasz już dosyć spore pieniądze mimo wszystko i na kupienie slota i gdzieś tam na utrzymanie tych zawodników, to posiadanie osoby od social media, no to jest pewien must have. I według mnie to też świadczy o tym, jak poważna jest dana organizacja, szczególnie, że socjale są w Polsce niezwykle istotne. I myślę, że częścią sukcesu Heat, poza doskonałym, młodym składem, jest to, że w mediach ta ekipa była tak prężna i gdzieś tam to nakręcanie się powoduje, że ci zawodnicy overperformują, moim zdaniem. No bo przecież obserwowaliśmy Krysię. Wiecie, Domoles, ty grałeś przeciwko Illuminar Gaming Academy niejednokrotnie i udawało wam się wygrywać. I czy nagle Krysia zrobił taki gigantyczny progres? Na pewno się rozwinął. Ale czy aż tak bardzo? Wydaje mi się, że jest niesiony przez ten cały bas medialny. Gentlemani tego nie mają i po prostu grają sobie, bo mają taki skład. I tyle. No, trochę tak jest. No, według mnie nie wykorzystują możliwości. Jakby nie patrzeć, w dwóch składach mają graczy w miarę medialnych. No zdecydowanie. W ogóle sama ta otoczka, że się nazywają gentlemanami, że w ich logo jest smoking, że ich koszulki są też z takimi muchami i to wszystko. No naprawdę, to jest tak gigantyczna, tak gigantyczna okazja, żeby to rozdmuchać, a jakoś, nie wiem, jakoś to dziwnie rzeczywiście, tak jak Piotruś mówi, że dziwi to po prostu. Jedyny content to było Q&A z Lekiem, w sensie tam cały Lolek i Mefedron nas spamował jakieś pytań o lizania anusa dla Stazji i tego typu rzeczy, czy tam ile trzeba koksu wciągnąć, żeby mieć taką formę, ale możliwe, że przez to też nie było tego Q&A ostatecznie gdzieś temu upublicznionego, albo je przeoczyłem. Tak czy inaczej, no te ruchy są bardzo, bardzo powolne i myślę, że wszyscy tego żałujemy, bo jednak byłaby to ekipa, która dodawałaby lidze mnóstwo kolorytu. Ale myślę, że powinniśmy zostawić już to spotkanie, bo przed nami jeszcze sporo materiałów, a ociągamy się chyba, co? Czy tak, jeszcze macie coś do powiedzenia? Tak, kończąc to jeszcze, przypomniało mi się, że chciałem powiedzieć, że świetny highway na trashu. Tak mi się teraz przypomniało. Ja mam tylko jeszcze do gentlemanów samych, nie? A propos właśnie tego logo tak dalej. Mi się wydaje, że jak oni właśnie wymyślali te logo, nazwę drużynę, to tam był jakiś pomysł, a nie widać tego pomysłu, bo no nie wiem, na razie to wygląda, że po prostu tak. Myśli Gentleman's Gaming i zero contentu dookoła tego jest zrobione. Tak. Sama to nazwa, to logo, wszystko mi się wydaje, że daje dużo możliwości do robienia właśnie tego contentu. Jak najbardziej. To co? Pewnie przechodzimy do kolejnego spotkania, którym będzie... Który będzie Soon to be Named kontra Heat i ten mecz to jest prawdziwy biały kruk. Mecz, który widziałem chyba tylko ja, bo streamowany był nigdzie. Nie było streama z tego spotkania. Tutaj kilka... Był tak? Niku Pawła miał. Aha. Aha, w ten sposób. W ten sposób, dobra. Ja nie oglądałem. No to nie tylko ja go oglądałem, kurczę, szkoda. Myślałem, że jestem wyjątkowym płatkiem śniegu, ale niestety. Ale Inka oglądałeś na spotkanie? Co, oglądałem niecałe. Bo ja też właśnie niecalutkie, także mnie... miejmy nadzieję, że... Ja nie wiem, hit co zrobiło na szorze, to tam sobie przegrali gierkę. Tak szczerze.
Nie, a, sorry, ja pomyliłem mecze. Ten mecz był transmitowany, ten kolejny hit nie był transmitowany. O. No właśnie tak mi się zdawało, że hit, mecz, w którym hit wygrało. Tak, podaj, to jest ten, który udało mi się zdobyć. Ale szczerze, po tym meczu uznałem, że hit może wygrać na Gentleman. Nie, moim zdaniem hit gubi się tak strasznie w makro, przejdziemy do tego później, jest tak ospały i tak nie wie, co ma robić na mapie, kiedy dostaje przewagę, że nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym wygrywają na Gentlemanów, bo polski Fok na przykład gra bardzo dobrze, moim zdaniem, i naprawdę, naprawdę na przestrzeni tych kilku meczów się czy to rozwinął, czy gdzieś tam dorósł do tej drugiej Ultraligi, trudno powiedzieć, bo też te kwestie blokady mentalnej na pewno są istotne w przypadku młodych graczy, ale może się podobać ten gracz. Nunjax też solidna forma. Ariana wydaje mi się, że gra chyba nieco poniżej oczekiwań, ale to też jest spowodowane niezwykle mocno obsadzonym midem, o czym mówiliśmy tak dużo. Więc moim zdaniem moim zdaniem hit ma kilka tych fajnych ogniw, o które można się opierać, ale gdzieś tam cały czas drużynowo zawodzą. I tutaj to też było spotkanie, w którym hit miało początkową przewagę, jeżeli dobrze pamiętam. Taką początkową. Oni STBN zaczęło na Shora. No. I hit nagle losowo zaczęło bić tego na Shora. A, tak, ja pamiętam, co to się stało. Przerwali. A nie mogli przegrać walki w tamtym momencie. Oni byli do tyłu w złocie może 4000, ale naprawdę wszystkie walki stampowali i nagle oni podjęli jakąś losowego na Shora, kiedy mogli zamykać Korkiego, nawet jak ten Korki był, uciekł, to spaliby flesza. No nie wiem, nagle jakiś tam... Nie wiem, o co po prostu tam chodziło. Jakiś pomysł był, żeby wlać się na Shora. Mi się wydaje przez to, że to są wszyscy gracze nawet... Tylko teraz różnimy doświadczenia, nie? Bo każdy mówi doświadczenie, niedoświadczenie. No niedoświadczenie nawet z jakichś elite typu kwalifikacje do Ultraligi, typu Grimo czy typu Ugaming. Ci gracze chyba nie grali nigdzie, jak grali to gdzieś w dole tabeli, nie? Ja bym idął... 50-50. Ja bym idął czas, ale... W sumie to prawda, no. Tego czasu nie ma. No. Cztery drużyny spadają z drugiej ligi aż. Nie wiem, czy do relegacji, czy jak, czy od razu nie, spadają. Nie, bezpośrednio kuzikowani są z ligi. Aha. Także no, ale to prawda, no tego czasu nie ma, tylko że jeszcze musimy dodać, że ta drużyna, czyli Hit Academy gra, też będzie grała w Grimorze. Widziałem, tam grają w jakichś innych jeszcze tam mniejszych jeszcze turniejach, także wiecie, no już na starcie drugiej Ultraligi mówiliśmy, że Hit to raczej nie jest drużyna, która tutaj nawet o utrzymanie nie będzie walczyć. I cóż, jak na razie to tak to wygląda. No ta jedna wygrana gra, do której zaraz przejdziemy. Czy napawa optymizmem? A właśnie, ty, oni przecież wygrali na tych Gentlemanów, a ja mówię, że nie wygrają. No właśnie, ale tak, nie chciałem już tutaj nic mówić, ale słyszałem, że Inka też najprawdopodobniej wychwycił, bo... Zmęczenie, ale myślę, wiecie, tak. I tak dalej. Jest ciężko, no, oczywiście, gorąco. Oczywiście. Godzina... Ty jeszcze powiedziałeś, bo nie, oni na Gentlemanów to nie wygrają. Dobra, wytnę ten fragment, bo to jest jakieś totalne świadectwo... Brak jakiejkolwiek wiedzy. Kim jest taki problem, że to nie jest według mnie jak 2015 rok, że trzeba kopiować inne tylko regiony, nie grać nic swojego i trzeba grać dookoła swoich atutów. Patrzę na ich kompozycję, patrzę na to, co oni robią. Oni grają taki totalny standard, nie grają niczym ciekawym. Jak my na nich graliśmy meczyk, to przed gierką jeszcze ktoś od nas chyba powiedział, że dokładnie będziemy wiedzieli, co zrobią. Zrobiliśmy sobie 8-0. Ja mówiłem akurat. To Domoles mówi, wiedziałem, ale się mówi, że ty chrapa. Ale ten, ale... no nie wiem, dla mnie po prostu nie zaskoczą, a mogliby, bo z tego co wiem, polski Fok chyba kiedyś był one trickiem Jaxa. Wątpię, że co mecz jest ten Jax banowany, to czemu nie zaryzykują, czemu nie pokażą tego Jaxa? No dokładnie. Czemu się nie ma czegoś bać, no. Widzę po prostu gości, co grają piki, które jak wejdziemy na gol GG, po prostu są najbardziej priorytetyzowane. Do końca nie wiedzą, jak z tym zagrać. Grałem totalny standard. Nie, według mnie tu jest problem, że boją się, ale czego się boją? Mają 1-6, to już chyba nie ma czasu, żeby się bać, nie? Trzeba zapierdalać. Też nie jest tak, że tam nie ma takiego w ogóle takiego lidera. Oni się słuchają, bo oni sami nie wiedzą, co mają robić, więc słuchają się, bo myślą, że to jest dobre. No, niekoniecznie zawsze, nie? Momencik, czy Janek Bueno to nie jest przypadkiem? Pride. Nie, to jest Jungler Pride. Pride, tak. dobra. Jeszcze tak dodając do tego wszystkiego, to że się boją, no to w trakcie gier też to widać, bo momentami mają naprawdę takie dziwne decyzje,
że to się w pale nie mieści. Oni... Decyzję podejmą. No, no tak, tak, tak. Tam się dzieją naprawdę złe rzeczy i no i ta drużyna na ten moment, już to mówiłem, ale na ten moment są za słabi na drugą dywizję Ultraligi. Mi się wydaje, że Heat powinno chillować, jeżeli tak jak mówisz, Inka, mają właśnie jakiegoś Jacksa, Mantrika, może coś jeszcze mają w zanadrzu, tak widziałem, że jest wyciągana Kalista, to są te czempiony, które są takie bardzo specyficzne i albo wychodzą bardzo dobrze, albo raczej nie i pokazali dżentelmeni, że gdzieś tam możesz piknąć Timosa nawet na te lepsze zespoły i postraszyć, bo bądź co bądź byli bardzo blisko wygranej. I chyba to jest droga dla Heat, nie? Jakby nie pokonasz przeciwników w grze makro, nie ograsz ich specjalnie draftem, nie ograsz ich gameplanem i doświadczeniem w samej rozgrywce, to może ich po prostu zcizuj. Wlej im level 1 do gry, do dżungli, wiesz, zabij im tam wszystkich, raz ci wyjdzie, raz ci nie wyjdzie, ale wiesz, zamiast wielkiego zera z przodu z każdym tryhardowanym meczem możesz mieć jeden, kiedy spróbujesz coś tam zrobić na nierównych zasadach. A Liga Legend w jakimś stopniu taka wołowa... Dobra, zmieniła się, że, że jak nie patrzeć, to mówimy o tej cheezerce, ale jak popatrzysz na każdą drużynę, to Heat wychodzi, że tylko oni nie cheezują, jeśli to nazywamy cheezerką. Każdy ma coś swojego i każdy coś swojego gra. A więc no, według mnie za bardzo po prostu nie wychodzą poza takie ramy standardu, a to nie jest do końca cheezerka. Dla mnie powinni grać po prostu to, co im wychodzi, a nie, że sobie po prostu ubzdurali w głowie, bo ja nie wiem, tak mi się wydaje, że Azir jest mocny i będą grali Azirem, a ten Azir no tak. I zagrać coś po prostu swojego, sprawdzić to na screamach, jak wychodzi, to czemu tym nie grać? Tyle. No tego nie oszukujmy się, no każdy zawodnik ma coś takiego gdzieś tam schowanego. Tak jak ty mówisz, czy jakiś Jax, czy... No każdy ktoś coś ma takiego w zanadrzu. Także no tak jak mówisz, rzeczywiście powinni po prostu zaryzykować już teraz, bo nie ma już czego bronić. No. Także... Tym, myślę, akcentem zakończymy dyskusję, jeśli chodzi o ten mecz i przejdziemy do następnego. Pride Pompa, to kolejne spotkanie. Pompa z Pride. Aha, dobra, dobra, już musiałem sobie chwileczkę przypomnieć, co to było. To jest ten mecz, w którym Ripson grał Lee Sinem. Tak, tak, tak. Przedziwne spotkanie. Co no? Janek skopał Rybsona dwa razy na soloku, no i prawie trzeci raz na competitive, tak szczerze. No, ja myślę, że tak nawet jeżeli rozpatrujemy pojedynczy performance, to... To zdecydowanie. To no. Chyba skopał go też trzeci raz, bo Rybson ile miał? 0,4, 0,5 w pewnym momencie? 0,5. 0,6 albo 0,5. No było wysoko w każdym razie, ale to jest to samo spotkanie, w sensie jakby ten sam case, co z gentlemanami, z Heat i tak dalej. Wszystkie wczorajsze mecze były naznaczone tym piętnem, że underdogi wygrywają, do momentu. I nagle coś się psuje i ta cała misternie budowana piramida po prostu pod własnym ciężarem się zawala, przeciwnicy wskakują na tych słabszych rywali i po prostu ich kasują. I to widzieliśmy też tutaj. Było dobrze dla Pride, ja naprawdę liczyłem na to, że oni postraszą Pompę, a tu w tym najgorszym, najtrudniejszym momencie pojawia się Deathless, kasuje wszystkich jak trzeba i jest pograne. No tak, tam jeszcze ogólnie rzecz biorąc to Pride dobre early, ale Pride lubi sobie zagrać dobre early. Pride lubi, tak. A dla mnie to jest sam case, jeśli chodzi o czempiony, którymi grają, no. Mhm. A specjalnie odpaliłem, no. Tam na midzie był Azir, tak? Ja mam... Czemu wszyscy, kurwa, w Polsce próbują grać Azirem, jak im nie potrafią Azir grać? Tak, 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 tak. Ale przysięgam, no. Czemu ludzie próbują grać Azirem, jak im nie potrafią grać? Mnie tak irytuje. Okej, okay, jedna rzecz to jest Azirem uczestniczyć w teamfightie i cały czas oddawać autoataki, to nie jest robione. Druga rzecz to jest znajdować super engage, typu takie jak BDD też to nie jest po prostu szukane. Teraz specjalnie wbiłem aż na solo kolejkę midlanera od Pride. Azir był zagrany 4 winy, 8 porażek, no 33% winatio. Czemu szukamy czempionów, którymi nie potrafimy grać? Czemu szukamy czempionów trudnych? Okej, ten czempion jest mocny, ale my nim nie potrafimy grać. Dlaczego go szukamy? Bo dla mnie nie tyle co Azir przegrał tą grę, ale na pewno jej nie wygrał. Zwłaszcza, że są alternatywy. W sensie, jesteś w stanie zagrać kilka innych postaci na midzie, które też się sprawdzą jakby w podobnej roli, mam takie wrażenie. Ale ja nie wiem, czym jest, co jest tym spowodowane. Albo drużynie screamują po prostu i nie wiedzą, jakie są ich mocne strony, a przypuszczam, screamują. A więc co na tych screamach robią? No, chyba, że serio, ten Azir wychodził na screamach i wychodził wszystkich drużyn. Okej, zgodzę się, grajmy Azirem, ale wątpię, że ten Azir wszystkim tak wychodzi. Nagle nie chce mi się w to wierzyć, a nawet bym powiedział, że jest to niemożliwe.
To po cholera. No, nie wiem, nie wiem, ale szczerze mówiąc... Patrzą na te wyższe ligi, wszyscy grają tym Azirem, wszyscy kupują tego Azira, jest silny, no to dlaczego oni mają mnie pikować? Jeżeli oni mają takie założenia, ale... To szczerze mówiąc, no, stream powinien ci dać jakąś w miarę... Powinieneś określić swoją drużynę, jaka jest, szukać swoich mocnych stron, nawet jak te mocne strony nie wychodzą, ale przynajmniej wiemy, jakie są. I próbujemy dookoła tego grać. O, i to są piękne słowa, to jest tak prosta rzecz, a mam wrażenie, że Pride ma spore problemy właśnie z rozpoznaniem swoich mocnych stron, o czym już mówiłem niejednokrotnie i liczę na to, że ten mój głos w końcu wybrzmi, że dojdzie do kogoś i mam wrażenie, że chyba dotarł dzisiaj, bo mam tutaj taki drobny materiał przygotowany, mianowicie pozwoliłem sobie dzisiaj rano zamieścić taki wpis na portalu Twitter. A, no tak, zgadza się. Tak, Akademia Pride próbująca skończyć mecz po solidnym early w drugiej ultralidze. No i obrazek. Koło Fortuny decyduje, jak musimy się poruszać. O co chodzi, tak? Wytłumaczę, jeżeli ktoś jest tuchedem, nie rozumie tego żartu, że chłopaki się kręcą w kółko, kiedy muszą coś zrobić. I co się wydarzyło? No, dostałem odpowiedź. Dostałem odpowiedź od trenera Pride Akademii, od Arcesa. No i napisał on tak. Solidny early game może był, ruchy po mapie były dobre do czwartego Drake'a. Jeden błąd i po prostu przeciwnicy to wykorzystali i już nie dali powrócić do gry. Trzeba po prostu napisać śmieszkowy tweet o Pride, bo to teraz trendy. I ja bym się zgodził z tym, co Arces napisał, gdyby nie ostatni akapit. Ja nie zgodzę się z jednym błędem. Że był jeden wykorzystany błąd przez przeciwnika, to nie znaczy, że tych błędów nie było więcej, to jest pierwsza rzecz. Ale tak. Co mieć poprzez dobry early game, że tam mieli 5 zabójstw przewagi, a na mapie byli cały czas do tyłu, w towerach i w ogóle wizji i tak dalej. Znaczy, no on napisał solidny, powiedzmy, że to jeszcze jest taki też słowo troszeczkę obronne. Tak, dla mnie solidne. Szczerze, dla mnie szczerze wynik Pride, patrząc na skład, to jest porażka. No tak, ale i właśnie o to mi chodzi, że zobacz, zamiast skupiać się na tym, żeby właśnie zagrać dobre early i dobrze to shiftować i skupić się na tym, że ej, ludzie uważają, że źle gramy to przejście w late game i 200 osób polubiło tego tweeta, więc chyba ktoś ogląda tę Ultraligę i też ma podobne wnioski, a zamiast tego ja widzę tutaj syndrom oblężonej twierdzy. Że ja zrobiłem to, żeby pojechać po Pride, na siłę, bo to jest taka super drużyna, która w makro wygląda fenomenalnie, wygrywają wszystkie gry. Nie, przegrywają wszystkie w taki sam sposób. Wygrywają early, trolują mid-late game, są nieconsistent, to nie jest stała drużyna, to nie jest drużyna, która ma swój określony styl i ja nie rozumiem, jak można taką linię obrony wysunąć, bo... Ale dla mnie ta linia obrony jest zła jeszcze dlatego, że ja nigdy tak nie miałem, że sam siebie oszukuję czy coś, no... Nawet jak na mnie wychodzi, ja cały czas mówię o pierwszym tak. miejscu, ale potrafię powiedzieć, że zagraliśmy do cipy czy coś i dla mnie takie posty po prostu pokazują, że oszukuję sam siebie i graczy, no. No, nie wychodzi, to spnij dupę i zacznij coś robić, żeby wychodziło. Nikt nie oczekuje od ciebie, że nagle zacznie wychodzić, ale chociaż spróbuj. A ta linia obrony znaczy, że wy wszyscy nie macie racji, my gramy super. A to nie jest prawda. Tak, no bo jakby... Co ja tutaj czytam między wierszami? Dyskredytujesz mnie dlatego, że jestem Sprite. Dlaczego to robisz? No nie, dyskredytuję, bo gracie słabo. No... Nie jest to skomplikowany jeszcze, koncept. Tak, a jeszcze z drugiej strony, żeby to jeszcze był jakiś taki naprawdę pocisk w jego stronę, albo w stronę drużyny. A to wiesz. A ja sobie Freeza wstawiłem, wstawiłem sobie Freeza jako Fortuny, co jest? Tak jak mi mówi. Nawet Turtel napisał komentarz, zrobił koło Fortuny, napocił się chłopak, zrobił śmiesznego tweeta też, polecam sprawdzić. No i zawodnicy widzą... A tu nagle, wiecie, gdzieś to się rozjeżdża z wizją coacha i według mnie to nie jest generalnie dobre dla drużyny. Tak? Ja nie rozumiem jednej rzeczy i a propos Pride. Pride zaczęło chyba 1-3, coś takiego, 1-2? Mhm. I mieli dwa takie mecze w miarę na drużyny podobne do siebie. Wiem, że Janek 29 nie mógł grać, tak? Czy tam 22, nie wiem kiedy do niego, 22 nie grał, nie? I... Mecze się da spokojnie przełożyć. Czemu nie było przełożonych meczy, a puścili sub junglera? Nie oglądałem szczerze meczy z sub junglerem, ale jednak były dwie przegrane, coś poszło nie tak. Nie no, według mnie Gunge nie zagrał tam źle. Ale wiesz, nie zagrał źle na mapie, a chyba u nich jungler shotcalluje. No, okay. Realnie były dwie przegrane. Bardziej mi chodzi o to, czemu nie przełożyli sobie meczy? My u nas dzisiaj, 29 nasz leśnik był nieobecny, to my sobie przełożyliśmy mecze na inne dni. A więc dlatego po prostu nie rozumiem, czemu Pride tego nie zrobiło. Wiesz, niby wyszło mu dobrze, a teraz tego dżunglera już tam chyba nie ma, tak? Nie wiem, czy to są oficjalne informacje, ale no dobra, sorry, że ktoś mi powiedział. Zapomniałem, dżunglera nie ma.
A więc chyba nie było tak super. Wyszło jak zawsze. Wyszło jak zawsze, no przepraszam. No nie no. Aż ciężko to skomentować, ale dobra, tego nie było. A co do tego jeszcze, no to tak mi się wydaje, że taka wypowiedź, czy by miał rację, czy by nie miał, to odpowiadając na taki mem, takimi słowami, to robi i sobie krzywdę, i Pride krzywdę, i przede wszystkim swoim zawodnikom. Nawet Juvenis odpisał w komentarzu tam, że całkiem śmieszny mem, nie ma co się spinać. No. Tak, no bo nie ma, no. W sensie nawet, żeby nie był prawdziwy, no to. No. A w tym przypadku, no, panie trenerze Arces, no jest prawdziwy. Jest prawdziwy, no. Co tu dużo nie mówić. Wiadomo, że to jest tak troszeczkę naciągane, ale... Polaj to jest jedyna drużyna, którą bym bardziej naprawdę skrytykował, bo dla mnie mają gracze, żeby zrobić lepszy wynik, a go nie mają. Mhm. I nie wiem, a mają wręcz gorszy. Bo u nas jest ta sytuacja, że my powinniśmy mieć lepszy wynik, a mamy taki normalny w miarę, jak wszyscy się spodziewali. No ale Pride miał być tym kandydatem, żeby powalczyć, a na razie walczą z Heat o ostatnie miejsce. No tak. Ale uważasz, że Pride to jest właśnie ta drużyna, która jest największym... rozczarowaniem? Tak. Na ten moment? Inaczej, my jesteśmy największym według nas, a Pride drugie. A, w ten sposób, no tak. Domores, zgodzisz się? Zgodzisz się, że rozczarowujesz? No jest jak jest, widzowie. Czyli Domores jeszcze nie śpi. Przynajmniej tyle wiem. Nie no, bo na czacie czasami się odzywa. Tutaj widzimy. Chyba więcej powiedział niż... Więc więcej napisał niż powiedział. Tak. Jak na razie chyba tak, ale... nie masz do nas, że tak powiem, nic, nie czujesz do nas jakichś negatywnych emocji przez to? Domores ewidentnie próbuje być kulturalny. Po oficjalnym meczu był tak wkurwiony, jak przegraliśmy na Team Nika, że niech teraz nie mówi, że nie jest rozczarowany. Był strasznie wkurwiony. Musiałem go uspokajać, bo się prawie nawyzywali. Bardziej niż Trymbi wkurwiony? Oj, dużo bardziej. Oj. Z wynikiem, nie ma co tu gadać. No i potem z tej złości na Aureliona wskoczyłeś, Domores, i zagrałeś tak sobie na Divis One, no, chyba, co? Nie, przecież nie pikuję już więcej. Myślałem, że lepszy jest. No dobra, Piotruś, przejdźmy do następnego spotkania w takim razie. Dobrze, przepraszam za tę prywatę i tej drobną sprzeczkę. Nie, ja myślę, że nikt nie ma. Hit kontra dżentelmeni. To jest kolejne spotkanie i to jest ten biały kruk, którego nikt nie widział. Tak, i powiedzmy sobie szczerze, to jest spotkanie hit. No. To jest hit. Że ten mecz zakończył się takim wynikiem. Jeżeli czy ktoś się tego spodziewał? Z gierki na koniec. Co? Ja tylko screen widziałem. Z aha, no tak. No, był. No tak, bo... To Piotr 12-0 miał na Wukongu. Tak. I ale ta gra wcale nie była takim clean sweepem, jak się może wydawać, bo dotarłem do tego woda z tego spotkania i to wyglądało w ten sposób, że po prostu Heat zaczęło wygrywać sobie topa, w sensie było sporo zasobów włożonych w polskiego Foka, no i oddało. Fajne knock-upy dawał, naprawdę prezentował się zacnie, ale Pride zawiodło mnie tym, że potrzebowali chyba aż dwóch albo nawet trzech baronów, nie pamiętam ile to ostatecznie było, żeby zakończyć mecz. Z czego na pierwszym baronie wzięli jedną wieżę bodajże, a na drugim chyba żadnego inhiba. Więc jakby ta drużyna nie potrafi jeszcze w tym momencie dobrze korzystać z przewag. I to jest mój największy zarzut do nich. No ale trudno mówić o tym meczu, skoro nikt go nie widział, tak? No tak. Więc taki telegraficzny skrót ode mnie. O hit to już troszeczkę powiedzieliśmy. Ale no właśnie, ale czy to jest jakiś zalążek czegoś, co będzie rosło w tym sezonie jeszcze, drugiej Ultraligi? Drugiej Ultraligi moim zdaniem nie, ale Grimor na pewno. Zobaczymy w Grimorze, jak te hit pójdzie. No tak, dokładnie. Myślę, że Grimor będzie bardzo fajnym miejscem dla nich i wtedy zobaczymy, czy ta drużyna po prostu jeszcze... Tutaj, jeszcze na drugą Ultraligę jest za słaba, czy po prostu ta drużyna jest słaba? No, bo może być tak, bo tych zawodników tam oczywiście kojarzymy. Nie wiem, jak wy panowie, chociaż pewnie i tak ich spotykaliście gdzieś tam. Z Piotrusiem na pewno ich kojarzymy i wiemy, że to nie są słabi gracze, jeśli chodzi o tą scenę. Jeśli chodzi o dżentelmenów, nie?
Dla mnie to nie jest zaskoczenie, że im tak grają. Mi się wydaje, że ludzie po prostu ich postawili za wysoko. Bo wyszła jakaś narracja, tak, tak, Lewus tak, farmiący jest... slota, ale no, Lewus zaznaczacie, nie wiem czy się zgodzi, ale mi się wydaje, że bardziej farmił tego slota Varian niż Lewus, no tak szczerze. No ale też prawda jest taka, że to jest mit, no, Lewus wywalczył jednego slota i to w ostatnich kwalifikacjach i jednego obronił, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Więc to jest też mit na pewno, który gdzieś tam znaczy, urósł. Ja nie mam nic, żeby nie było teraz, że atakuje Lewusa czy coś, tylko bardziej mi chodzi o to, że ten skład nie był jakiś super, Blue Alert nigdzie wcześniej nie grał, ten skład miał być po prostu medialny. No tak. Tak, no wracamy do tego samego. Wracamy do tego samego. Na pewno, jeżeli chodzi o dżentelmenów. Ale osoba, o której myślę warto porozmawiać, o której prawie nic nie mówimy, to Fatihan na bocie. Zawodnik z tureckiego zaciągu, który umieszczany był na tier listach bardzo wysoko. Wszyscy go wkładali do S tieru, ale no ja tego nie widzę w grze. Jeden dobry mecz, który naprawdę był zagrany przez Fatihana, według mnie no... także dorósł do tych oczekiwań stawianych, to ten przeciwko Soon To Be Named, gdzie to chyba znowu był Ezreal dla niego, no wyglądało to naprawdę fajnie, ale tak poza tym, no to chyba rozczarowanie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja go dałem szczerze pod Zamułkiem i Deflesem, start, wjeżdża. Czy rozczarowanie? Szczerze poszukałem informacji na jego temat i on w tej Turcji chyba nigdzie nie grał, on był wpisany... chyba w akademii jakiegoś teamu z TCL-a, on tam zagrał jeden mecz, mogę się teraz pomylić. Niby miał wysokie solo Q, ale jest dużo ludzi, którzy mają wysokie solo Q i nic nie pokazują. Czy ja wiem, też ta taka narracja wyszła po prostu ze streamków, że Fatihan jest totalnym koksem i nie wiem, ale nigdy tego nie zobaczyliśmy, a więc szczerze, Cricket też miał wysokie solo Q i w Ultralidze intował trochę. Nie wiem. Dla mnie to nie jest rozczarowanie, bo nie czułem, że będzie jakiś super. Tak szczerze. Do tego to bodajże w tym meczu z SK, ten już ta ostatnia faza, ten koniec gry, to chyba właśnie od wyłapania Fatihana takiego dziwnego się rozpoczęło. Na Miss Fortune, a tak? To, nie wiem. Nie... tam to złapać, tam dużo razy tak było. A to tak, tak, tak. Tylko już mówię o tej akcji takiej, wiesz, przez którą się mecz zakończył. Tam Fatihan, potem Lewus bodajże na Dianie. No on był niby dwa razy w TCL-u, ale z tego co widzę, on zagrał jeden mecz. Albo tu jest zbugowane po prostu coś. A więc, no, nie wiem, czy on miał jakieś większe oczekiwania. Według mnie to była po prostu narracja, która była błędna od samego początku, jeśli chodzi o ten skład. Tak, troszeczkę za bardzo wypromowany został być może. No ale cóż, no, jest jak jest. Ale ci dżentelmeni zawodzą. Bo z drugiej strony... troszeczkę z tyłu głowy mieliśmy to, że ta drużyna to jednak nie jest ekipa, która tutaj będzie walczyła o jakieś tam najwyższe cele, tylko jednak to tak... No, zresztą już o tym mówiliśmy, tak? Tak, ale wiecie, no, też to, że byli w stanie dosyć mocno postraszyć Soon To Be Named, o czymś świadczy. Więc drużyna na pewno wielowymiarowa, drużyna ciekawa i liczymy na to, że coś nam jeszcze pokażą i że się rozwiną. Ale myślę, że pogadaliśmy już dosyć o tych drużynach, zarówno o Heat, jak i o Gentlemanach. Tak. Jaki kolejny mecz? SK Gaming kontra Pride. To kolejne spotkanie. Szczerze tego meczu nie oglądałem. Nie widziałem tego. A to jest... to. A dobra, już wiem, który to jest mecz. To jest mecz, w którym znowu to jest, Pride dobrze zaczyna. Sorry. Znaczy, no jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, no to... Ja tylko chciałem szybko powiedzieć, że to jest ten mecz, podczas którego właśnie Defles zrobił swój stream pamiętny. A tak. To się zgadza. Ten mecz, to dlatego go nie pamiętam, bo się skupiałem na Deflesie, a nie na meczu. No, no właśnie, no tak, no SK Sprite, właśnie o to chodziło w tym spotkaniu. Właśnie o to w tym spotkaniu chodziło. No szczerze, nie pamiętam tego meczu. Bo się w nim nic nie działo, tam przez 25 minut było chyba 8 killi. Zasadniczo to było tak, że dobre early, znowu Sprite, dobrze wchodzą w ten mecz, jakieś tam zabójstwa, tu gdzieś smog, ale im dłużej w grę, tym gorzej. I tam naprawdę, tam troszeczkę się wydarzyło na początku, a potem nagle nic. Ogląda się ten mecz, ja później jeszcze raz sobie go przewijałem, to rzeczywiście musiałem naprawdę tyle razy nacisnąć tę strzałkę, żeby dojść do momentu, w którym cokolwiek się działo.
że to jest niesamowite. No i jak się ten mecz zakończył? A zakończył się tak, że klasycznie wyskalował Dawid Sonek na Korkim i w zasadzie za darmo skończyli grę. Tak po prostu. Nic się w tej grze nie wydarzyło. Koniec gry też był tragiczny. No, tak po prostu. Za darmo sobie weszli i skończyli. Nawet Defles musiał pomagać. Kopał ten Nexus. Tak, tak, tak. Kopał Nexus. Ale, tak mogę się mylić, ale uważam, że SK to jest jedyna drużyna, która będzie cały czas albo stała w miejscu, albo po prostu regresowała. Ale to w sensie... W sensie powiedz to może jakoś inaczej jeszcze, bo w sensie nie wiem, czy wszyscy zrozumiał to, co powiedziałeś. Cały czas będzie po prostu underperformowała. Po prostu ta drużyna nie będzie lepsza niż jest w tym momencie. Może aha, tak. W ten sposób. Mi też się tak trochę wydaje. To jest 4-5 AWS. Mhm. I 4-5 AWS bez tego najlepszej części, którą był Busu. I wydaje mi się, że jak mieli wygrywać to w pierwszych tygodniach i to widać po ich meczach, są coraz bardziej close, bo inne teamki się rozwijają, a nie. No i też to nie jest ich wina do końca moim zdaniem, bo jest mało zespołów, które są dla nich wyzwaniem. Wiesz, kasują sobie Hit, kasują Devil's One, kasują Pride, tak? Gdzie jest dla nich wyzwanie, dla tych chłopaków? I mnie to nie dziwi, że oni będą stali w miejscu, bo żeby progresować, musisz cały czas mieć gdzieś tam wyzwanie, a dla nich wyzwaniem jest ewentualnie pompa i wyzwaniem jest Soon to be Named. Na pompę dostali totalną przekopę, na Soon to be Named wygrali, więc widać, że oni potrafią się wspiąć gdzieś tam wyżej, tak. Ale wciąż jest mało spotkań, na które muszą się autentycznie spiąć. Więcej ale jest tych, które są dla nich autoplayem, po prostu. Ale to jest wyżej, czy po prostu oni są w tym miejscu, gdzie byli na sam start założenia tej drużyny, bo mi się wydaje, że są w tym samym miejscu. Tak, są w tym samym miejscu. Spełniają oczekiwania, to na pewno, nie rozczarowują. Tak. Tylko według mnie w pewnym momencie to będzie za mało na playoffy, bo wszyscy inni się rozwijają. A ja szczerze mówiąc nie wiem, czy to nie będzie za mało na playoffy. Nawet moim zdaniem to nie będzie za mało na turniej promocyjny, jeżeli SK się dostanie, bo czy przegraliby na obecną inkarnację głównego składu Pride? Czy przegraliby na Piratów głównych? Pride paradoksalnie gra dobrze. Znaczy nie. Nie dobry wiem szczerze, czy by przegrali. Ale wydaje mi się, że byłoby bardzo close. Widziałeś mecze w Ultralidze, jakie Pride miał close na dobre drużyny? No widziałem. No więc, czy ja wiem. Ale na przykład też widziałem ten, który dzisiaj się odbył. No a i to ja był słaby mecz. W ich wykonaniu. Sajonem na topie. Tak. Tak, wydaje tak, mi się, tak. Ja tej eski nie czuję szczerze. Dla mnie teamek, który będzie trzeci podczas standardowego splitu, a czwarty w playoffach. Chciałem, że powiesz, że trzeci pod nami, ale... Tutaj na czacie pojawiają się takie pytania, gdzie macie regulamin Liga Grimor? No panie złoty, no dajże spokój, napisz mi to na privku i się dogadamy. Już. Nie wiem, jakoś tej eski po prostu nie czuję, a o Pride chyba już pogadaliśmy dużo, nie? Tu już nie ma co zaczynać. Tak, bo to już będziemy się tylko i wyłącznie powtarzać. I to wszystkie mecze, jeżeli chodzi o tę kolejkę. Jeśli chodzi o... A jeszcze dzisiaj o 17 był mecz, nie? Dobra. Nie wiem, czy on się odbył, jak w ogóle było, nie wiem. Ja powiem tak, strasznie... Pompa na Devil's One? Chyba dzisiaj był przełożony, nie? Czy mi się wydaje? Ale mów Piotruś, bo ja wiem, co ty chcesz powiedzieć i ja się z tym zgadzam już na starcie. Chodzi mi o to, że komunikacja i organizacja drugiej Ultraligi to jest jakiś fucking joke. Jakby o tym, kiedy są mecze rozgrywane, dowiadujesz się kilka godzin przed danym spotkaniem i no ja na przykład układam sobie terminarz pod drugą Ultraligę i pod tak chcę ją komentować. Mhm. Więc jak na przykład zakładam sobie, że tu tyle i tyle godzin chcę na to poświęcić, no to gdzieś tam coś przełożę sobie czasowo, a tu nagle się okazuje nic tego nizowego, że ci przełożyli, ci grają jutro, ci grają wczoraj i w ogóle nie wiadomo o której godzinie co się dzieje. Rozpiska, która była utrufna na Twitterze jest nieaktualna, ta, która jest na tym turnamencie też jakby nie jest odpowiednio eksponowana. W ogóle Ultraliga w social mediach nic nie pisze o drugiej Ultralidze, co według mnie to jest jakaś totalna beka. Dlaczego tak jest? Dlaczego można napisać 100 tysięcy postów w dniu meczowym jakieś XD, haha, Sylwan coś powiedział na transmisji, napiszmy to na Twitterze i zgarnijmy 15 lajków. A nie ma powiedzenia o tym, że hej, gra Ultraliga. Druga dywizja, fajne drużyny, może wpadniecie tu i tu, zobaczycie co się dzieje, tak, bo sorry, ale liczby, które są na drugiej Ultralidze, nie są zadowalające.
moim zdaniem. Jeżeli chodzi o te transmisje, które gdzieś się odbywają. Wydaje mi się, że z tymi zawodnikami jesteś w stanie rozbujać te liczby znacznie większe. I ja tu nie mówię o tym, że gracze, że nie przychodzą ludzie, żeby oglądać poszczególnych graczy, bo to robią, ale to nie jest kwestia drugiej ultraligi, tylko kwestia marki pojedynczych zawodników. Ludzie, którzy przychodzą oglądać drugą ultraligę, przychodzą tu do nas na Grimor, albo przychodzą gdzieś na te inne transmisje. Oczywiście też są rozproszeni na tych pojedynczych zawodników, bo też mają POV, też jest to często bardziej atrakcyjny stream, ja to rozumiem, ale to wciąż ta główna publika, moim zdaniem, nie jest skupiona u tych pojedynczych streamerów. I duży błąd, moim zdaniem, Ultraliga robi, jeżeli chodzi o ten sezon drugiej dywizji. Nie powinno to, moim zdaniem, tak wyglądać i to jest duży zawód. Sorry. Oj, tu się zgodzę, bo jak by nie TSJ na Twitterku, to nawet bym sam nie wiedział, gdzie mecze oglądać. No, dokładnie. No nie ma nic, dosłownie nie ma nic. Czy jest start, czy co się dzieje, trzeba wszystkiego dochodzić i tak dalej. No, jest to wszystko nieczytelne, niezrozumiałe, zaniedbane i widać, że to projekt robiony na szybko, żeby był. Tak, trochę tak, trochę to wszystko pisane na kolanie. Ale jeszcze jedna rzecz, już dziwi mnie aż tak ogromna liczba meczów przełożonych. No, tak, naprawdę. To też jest. Już nie mówię o tym, w jaki sposób jest to robione. Tylko, że to się dzieje po prostu. To jest wykorzystywanie możliwości. Tak, tak, że... tak. Ludzie... Ja powiem ludzie... od ciebie, no, nam przełożyli pierwszy mecz Pride. Mhm. To... Bo inaczej, my wiedzieliśmy, że 29 nie będzie mógł zagrać nasz Leśnik. A więc załatwiliśmy sobie suba na 29. No ale jak się dowiedziałem, że można przekładać, to sobie przełożyliśmy dwa mecze, nie? No, no tak, i, no, no tak. No i właśnie, i gdzieś ta informacja gdzieś tam krąży po tych ludziach, którzy muszą to wiedzieć, a do osób, które gdzieś organizują transmisję, dochodzi to z gigantycznym opóźnieniem. Na przykład Harpun do mnie pisze jednego dnia, siema, wy transmitujecie dzisiaj nasz mecz, a ja mam takie, co? Przecież macie grać jutro, o co chodzi? Nigdzie nie było oficjalnej informacji. Nie wiem, nie pamiętam, kiedy to było. W każdym razie... Sorry. Nie, no to ja przepraszam. Dobra, to ja powiem. W każdym razie jest tak, że właśnie, wiecie, dochodzą do mnie głosy o tym, że mecz jest przełożony. Ja piszę tam do kogoś, kto jest osobą decyzyjną. Ona pisze, że tak, no jest przełożony, owszem. Informacja pojawia się pół godziny później i jest to na kilka godzin przed planowym rozpoczęciem tego meczu. I wiecie, no spoko, że tak robicie, ale na przykład... Chcemy mieć jakieś overlaye zrobione na czas. Nasi graficy też mają określony time i kiedyś muszą to zrobić. I na przykład, ja wiem, nasza transmisja, staramy się ją robić jak najlepiej, ale na przykład takie Astro Boys produkcyjnie stoi na bardzo wysokim poziomie, choć wyświetlenia mają bardzo niskie. I myślę, że im sporo to też psuje, bo widać, że sporo czasu poświęcają na to, żeby produkcyjnie to wypadało fajnie. Tak. I... Ale my na przykład na Devil's One, nie? Przełożyliśmy ponad tydzień wcześniej. No to, wiesz, to nie jest zarzut. Do ostatniego momentu też nie wiedzieliśmy, o której godzinie dokładnie gramy. A to przez nas, bo się zajebałem. Nie, tam nie było żadnego info. Info o meczu też było wrzucone dopiero przed meczem, przed 17, że... Nasza wina była. Gra w ogóle. To była nasza wina, to było. Ale ja mówię o socjalach, chodzi o ultralikę teraz drogą, o to mi chodzi. No tak, no tak. Nie możecie się dogadać jakoś z Krasasem po prostu, żeby zrobić sobie jakąś grupkę, czy na tym Discordzie, czy coś? Tam chyba jest grupka właśnie z tymi komentatorami wszystkimi, czy nie, na Discordzie. Wydaje mi się, że jest. Jest, tam jest nasz host. I tam nie ma informacji wcześniej podanych? Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda dokładnie z tej perspektywy. W każdym razie, ale to też nie chodzi o to, czy to wiadomo jakoś super odpowiednio wcześniej, bo też wydaje mi się, że chyba nie jest tak do końca, bo byśmy dostawali to info nieco wcześniej. To chodzi o to komunikowanie publiczne. Mimo wszystko druga Ultraliga musi stać na promowaniu jej przez te wszystkie większe podmioty, bo sam popyt na rozgrywki semi-pro w Polsce jest bardzo niewielki. A potencjał Ultraliga duża tak, ma bardzo, bardzo i tak wysoki. Jest już dużo, dużo lepiej. Tak, tylko jeden post po prostu na fanpage'u Ultraligi, to ich by nic nie kosztowało, ale nic, nawet by przeszedł się. Jest to konto twitterowe, coś tam, Second League Polish Info, coś no takiego jest. Ale i ja nie wiem, czy oni nie mogą, czy Ultraliga nie może dać retweeta na przykład? No, jak chłop tam wstawia? Ile? To jest jedno kliknięcie, to jest dosłownie jedno kliknięcie.
A ludzie, którzy to zobaczą, nie wiem ile Ultraliga ma na Twitterze, ale ma zasięgi spore. No ma duże. Co tydzień w studiu Ultraligi jest te newsy z tygodnia, nie? Ho, dokładnie. Z 30 sekund nawet wyniki wpierdolić i tyle, no. najwięcej newsów to dawał Bezi na Zaha co eSport. Dlatego, że jest indywidualnie zainteresowany komentowaniem drugiej UL. No, tak. Sorry. Bezi potrafił do mnie pisać i się pytać, co tam można w tym ten... Ale to jest smutne właśnie, to w tym wszystkim jest smutne. Bo naprawdę, to akurat dobrze tutaj powiedziałeś, że z tymi ultraniusami. Z jakiego powodu w programie, który ma mówić o ultralidze, nie ma nic powiedzianego o drugiej ultralidze? No nie mam... To nie 30 sekund tak naprawdę, nawet mniej. To nawet nie 30, żeby nawet 15. Wyświetlić tabelę i niech powie tam, zależy kto to tam w tym momencie będzie mówił. Tak wygląda... Tak, układa się tabela po trzeciej kolejce. No, nawet nie trzeba tych spotkań oglądać. Tak. Naprawdę. Tak. Ale nie. Drugiej Ultraligi tak jakby nie było. No. I to jest smutne. Nic nowego, jak były kwalifikacje do Ultraligi jeszcze bezpośrednio, to też ich nigdzie nie było. No tak. No. Ale dobra, ale powiedzmy, że kwalifikacje tam, Battlefy i tak dalej. Dobra. Kij w to. Tak. Po prostu zabieramy punkt stylu i mam jeszcze jeden temat do obgadania. No tak, pozostał nam jeszcze jeden temat. Jak wiecie, niedługo będzie startowała Liga Grimor. No to tak na koniec, jeszcze na chwilkę zatrzymamy się w tej naszej Grimorowej tawernie. A więc przyjrzymy się składom, które już są pewne swojego udziału w tym sezonie zasadniczym. Nie wiem, najprawdopodobniej panowie mieliście już do czynienia z wieloma z tymi zawodnikami. Tutaj akurat z trenerem również. Czyli pierwsza drużyna jest to ekipa, co prawda Feel Our Skill, ale Feel Our Skill jak na razie ogłosiło nie tyle, że upadłość, tylko po prostu przestają działać i przeszli do ekipy XPG Invicta. Nie jestem pewien, czy to dobrze to przeczytałem, ale podejrzewam, że tak. Nie czytajmy, bo ja też nie wiem. Dlatego nie wiem. Nie wiemy, bo ciężko powiedzieć, no bo tak naprawdę nie mieliśmy z nimi nic wspólnego jeszcze. W każdym razie Invicta. W składzie Diablos, Nocny, Witeczek, Kerwin Blackett, jako trener, menedżer tej drużyny Mateusz Kuki-Krawczyk, znany tutaj. W niektórych kręgach ceniony, w niektórych kręgach wręcz odwrotnie. Trener i założyciel Firalskir. Panowie, czy macie coś do powiedzenia na temat tego składu? Bo nie wiem, czy możemy w ogóle pytać, czy w ogóle kojarzycie. To nie jest akademia jest. Jest wzmocniona Diablosem i Nocnym. I Nocnym, tak. Diablos i Nocny, tam nie było ich tam. Znaczy, ja też nie znam, ale... Diablos też jest ten gracz, co chyba grał za czasów pana Piotra Robocopa. Tak. Tak, to jest ten zawodnik. A więc, no jest tutaj gracz naprawdę doświadczony, nie wiem jak on teraz w ogóle, czy w LoL'a gra, czy tak dalej. No ale no, to jest jedyny gracz, którego kojarzę tak szczerze z tego składu, no i Kukiego. Rozumiem. Ogólnie skład jest jaki jest. Feel Our Skill miało dwie drużyny. Czyli było uznawane zawsze, że ta pierwsza to jest ten główny Feel Our Skill. No i właśnie. I to nawet nie jest główny Feel Our Skill, a więc to jest druga drużyna Feel Our Skill. Jak były te memy, że wiesz, Feel Our Skill to nawet nie są oni. Tak. Skład. No cóż, no kojarzymy tych zawodników. Na Ligę Grimor? Pewnie w porządku, tak? Pewnie w porządku. Jest Witeczek, który nieraz już się tam pokazywał. To oczywiście to są zawodnicy, którzy nam się pokazywali w takich ligach jak Liga Karczemna, jak Grimoru, jak YouGaming, jak jakieś Futures Masters, w którym zresztą oni stąpowali zupełnie. Z tego co pamiętam. Ja mam taką teorię co do fosów. Nie wiem, czy to jest sprawka Kukiego, czy jak to zawsze... Mów, bo to ciekawe będzie na pewno. To są zawsze gracze z Ikon, to są gracze, nawet ten stary skład z Lurem, AOE9 i tak dalej. To można się po nich czegoś spodziewać, ale oni zawsze grali stabilnie. Wygrywali na tych, co powinni wygrywać. Jeśli przeciwnicy strollowali, też na nich potrafili wygrać. Tak. Nam, jak graliśmy jeszcze w te esce, to nieraz te za skórę zaszli.
A więc ja się szczerze pozytywnie na to zapatruję. Tam coś jest w tym fosie. Nieważne jaki jest skład, oni zawsze potrafią zagrać. A ja nie wiem szczerze, czy tak pozytywnie się na ten skład zapatruję. Bo moim zdaniem to jest Akademia Fosu, która jeszcze jest osłabiona, bo moim zdaniem Foyce, który grał na midzie, był chyba najlepszy w całym zespole. I do tego jeszcze tracą strzelca, którym był... Luler. Kto? Luler. Nie, Luler był w main rosterze, nie, to jest Akademia. A, bym chodził o Akademię. Dobra, dobra, nie pamiętam. Czekaj, Salami? Tak, Salami, tak, tak, Salami. Ale byli w półfinale chyba kwalifikacji do drugiej Ultraligi. Oni grali, no. No. Ale... Oni nawet byli dosyć wysoko chyba w kwalifikacjach do Ultraligi, tak szczerze mówiąc. W sensie główny fos. No tak, tak, tak. A Akademia przegrała dosyć mocno stąpem na Forsaken w finałach lanowych. Oczywiście kwestia braku supporta i że Kukita musiał wspomagać, dała się we znaki, ale myślę, że i bez tego by dostali po głowie. A mimo wszystko ten roster, który wtedy miało Forsaken, czy był jakiś super mocny? Nie wiem. Był okej, ale nie był takim powerhouse'em. I jeszcze jedna rzecz. Sorry, że o takie głupoty się spinam, ale... Znaczy też spinam, za duże słowo, ale nie wiem, jak można prezentować skład i dać AD Carry po lewej stronie, potem dać midlanera, potem dać junglera, dać topa i na końcu dać supporta. I do tego jeszcze te Jezu, ja myślę, że nie na takich rolach grają. Nie, jeszcze te koszulki meczowe tak bez głów, mówię, co jest? Tak, to, tak, tak, tak. Ten, tak, kto ten post pisał, to naprawdę po wojaku i to takim potężnym. Tak, tak, tak. Dobrze, że w ogóle dali nad Kukim, że to jest trener, bo też ludzie by pewnie, co niektórzy by sobie pomyśleli, kurde, z rezerwowym no, przyszli nad nawet. Nad trenerem dali, a no właśnie, o co tu chodzi w ogóle w tej grafice, tak, ale to prawda. Nikt nie wie, o co chodzi z tym składem, kto gdzie gra, co to jest za zbieranina i szczerze powiem tak, jak nawet posta nie umiesz zrobić, to co się będzie działo w grze? Nie mówię, że doświadczona, ale ona chyba trochę jest i mają inne gry chyba. W sensie ta organizacja? Mhm. Oni chyba w strzelankach się specjalizują, tak. I są już naprawdę, myślę, że już wiele lat nawet istnieją. Gościu nie wie, że role są ważne. Proste. Możliwe. No dziwna możliwe. Sytuacja. Nie mówię, że nie. Dziwna sytuacja. Dawaj Piotruś dalej, bo to nie ma co. Tylko obrażać ludzi. O, nawet Proof się z nami tutaj. Jak tam na Cyprze Proof? Tak? Bo Liga Cypryjska. Owszem. Tylko czekaj, to jest drużyna cypryjska, a gra w Lidze Greckiej bodajże. Okej. Dobra, no wszystko jedno. Zostawimy to na później. Forsaken jest kolejną ekipą, która gości na naszych ekranach. Skład następujący. Determination na topie, w dżungli Kyusuke, na midzie Senryu, na bocie Lunymati do spółki z Damn Slayerem. I powiem ci szczerze, Piotruś, że... Czegoś więcej się chyba spodziewałem. Co ja mogę może... No, ja też. ...tajemnicy uchylić. No. Forsaken dla mnie to, jeśli chodzi o te organizacje drugoligowe i tak dalej, najbardziej skrzywdzona organizacja przez off-season. Bo ten skład miał być całkowicie inny. Ja wiem, że tam miał być Decak miał być na coachu. Pierwsza osoba to został podkradnięty Harpun przez nas. Drugą osobą to został podkradnięty Janek do Pride, a trzecią Molly do Devil's One. Te osoby zostały po prostu wzięte z tego składu, kiedy ten skład już screamował, tak? Ale unlucky! Dostali po dupie strasznie i tak według mnie, na to po prostu co wiem, z tego co MD tak odszedł z tego składu w takim razie, bo nie zrobił tego co chciał. Dla mnie po prostu na te sytuacje, które się wydarzyły, ten skład jest no, chyba jedyny, który był możliwy według nich. Bo to naprawdę, no zostali pokrzywdzeni przez to trochę. No leaky, no to już było, no mogli leakować, nie musieli mi mówić, tak? No. Ale co, jak leaky, jak to już się stało? Właśnie. No. Chłop leakuje to, co już było. Wiecie, ja powiem tak. Forsaken gdzieś tam zawsze będzie miało miejsce w moim serduszku. Dali mi czapkę na lanie, tak? Za to, że ich hypowałem ich roster. Oj, tak było. Przez cały tak czas było. Trwania Ligi Karczemnej. I trochę szkoda, że ten roster jest po prostu słaby. No, sorry. Wiecie, nie znam specjalnie tych zawodników, nie chcę ich skreślać na starcie, ale jeżeli ja nie znam tych zawodników, to znaczy, powiem że ci, że albo... Kojarzę. Czy ja też kojarzę, ale chodzi o to, że czy gdyby... Czy Sam, czy Lunymati, czy ja Demplayera też kojarzę? Dużo nie jeszcze kiedyś grałem. O, widzisz. Dobra, ja powiem tak, że
jeżeli kojarzę niki tych zawodników, ale nie uważam ich za jakichś ludzi z potencjałem, no to chyba go nie mają. W sensie, no nie wiem, ja tyle tego oglądam, że to już naprawdę tyle tych ksywek się przewinęło. Ale to prawda. Ale Piotruś, co, tutaj masz... Kiuska cię pyta, Piotruś, chcesz dwie czapki za hajpowanie? Kiuska mogę hajpować, no bo widzę go na czacie, też chyba dał mi followa na Twitterze, więc... Wydaje mi się, że Bottom nie jest najsłabszy. Szczerze. Mi też się tak wydaje, że ten Bottom może być tutaj motorem napędowym. No, z tym się zgadzam. Chyba coś tam... Nie wiem, to może jak bardziej wiedział. Nie, serio nie wiem, gdzie Slayer grał, ale jeśli chodzi o Matiego, to tak bardziej wiem. No i on chyba grał, nawet w MPK grał w top 8, był... Wysokie miejsca w jakichś kwalifikacjach, tak dalej, a więc on coś klika w komputer. Klikał przynajmniej kiedyś. A więc, o, Adrian pisze, że grał kwali do Ultraligi Slayer z Jakenem. Z nim kiedyś. No, Slayer to jest w ogóle gość, który tam gdzieś wysoko na solo kolejce stoi, z tego co kojarzę. Również. Także no zobaczymy, no ten bot wygląda, myślę, fajnie. Myślę też, jak że Sandrio może być fajnym dodatkiem do składu. Tak. A co do Kiuskę i pana Determinatora, no to ciężko powiedzieć. Jak no. Kiuskę jeszcze mi się cokolwiek kojarzy, ale nie wiem skąd. Nie mam pojęcia skąd, to pan Determinator, czy dobrze mówię? Determination. No to nie wiem. Chłopa nie znam. No, ja także zobaczymy. Może też. Będzie fajna. Fajna może będzie. Zaskoczenie dla nas takie. Ale dobra, przechodzimy dalej, bo więcej nie powiemy na ten temat. No tutaj mamy jeszcze starych bywalców, ale... O, przepraszam. No co, Hit jeszcze będzie u nas grało, ale o Hit to dzisiaj już powiedzieliśmy sporo. Więc... Myślę, że Hit właśnie w Grimorze to sobie może orać te teamki. Fajnie, co? Fajnie wygląda to tak na Grimor, no bo tak. Czy są słabsi od Invicty, od Forsaken i... No w sumie tylko te dwa składy omówiliśmy? No nie, są lepsi, tak na papierze. Szczególnie po tym, co pokazali. Moim zdaniem tutaj Hit leci po górną połowę tabeli. Na pewno. Jak wysoko zakończą? Nie wiem. To trzeba zobaczyć na wszystkie zespoły. Jeszcze trwają kwalifikacje. Te kwalifikacje już są w jakimś stopniu rozstrzygnięte, że znamy jakiś team, czy to dopiero później będzie? Nie, jeszcze nie znamy żadnej drużyny, ale wiem, że nawet dzisiaj grali te kwalifikacje. Devil's One jest chyba coraz bliżej. Widziałem na Twitterze post od trenera, że idzie nieźle. Ja szczerze trzymam kciuki. Wydaje mi się, że... Ja też. Że to byłby super dodatek. Chciałbym, żeby byli. Jako organizacja i jako drużyna indywidualna. Jak Devil's One męczy się w kwalifikacjach, nie wygrywa na wszystkich, a Hit jest gorszy niż Devil's One na papierze, ja? To może to nie do końca tak, że ten Hit będzie orać. No właśnie też mi się wydaje, że Devil's One jest mocniejszy od Hit, ale kwestie zapuszczonych drużyn, trudy off sezonu. Wiecie, Devil's One męczy się w kwalifikacjach ze względu na to, że nie grało ich od początku. Devil's One nie grało kwalifikacji od początku, bo nie byli przekonani, czy chcą w ogóle grać w Grimorze. A i dlatego są jeszcze w zamkniętych. Tak podejrzewam, że byliby jednak w tej ósemce by się znaleźli. A szczerze nie czaję, czemu w ogóle orgi z drugiej ligi nie chcą grać w Grimorze. Przynajmniej ta akademia z graczy. Nie mówię tutaj o Pompie czy o SK, no tak. O tych nowych graczach. A czy SK akurat gra, ale. Ale mówię o składzie, tak. Mhm. Ale bardziej chodzi mi o to po prostu, że. Ta druga Ultraliga jest zrobiona w ten sposób, że naprawdę 6 dni meczowych tylko. I co oni później będą grali? Skończy się druga Ultraliga i nie będą grali nigdzie? No trochę dziwne. No, ale wierzę, to że... rozumiem, mówisz o Pride, tak? Tak, już tak mówimy, to tak. No bo co zostaje? Hit jest, gentlemani to nie jest roster, który będzie się pocił co tydzień w Grimorze, więc mówimy tylko o Pride. Jakby nie patrzeć, to tak, mówimy tylko o Pride, no. No, też mi się wydaje, że Pride byłoby super dodatkiem, ale... Ale bo ja nie chcę teraz zapeszać, ale wychodzi na to, że tak. Pride straci slota w pierwszej lidze, Pride straci slota w drugiej lidze. O to chyba... Ty, no bez hitu. No dobra. Może tak ale dobrze, bo wiesz, bo śmiejemy się, ale tak będzie. No może tak no być. I co, nie wiem, no... Wiesz. No, bo wiesz, bo Adrian mówi, że też by Grimor zagrał. Wiesz, no Hotsa już nie ma, to nie wiem, gdzie Lipski będzie uderzał, jeśli chodzi o moby, no ale męczyć się w drugiej lidze, no nie wiem, czy mu się będzie chciało, No ale męczyć się w drugiej lidze, to nie wiem, czy
To znowu kwalifikacje, tak? By musieli teraz grać. Tak, znaczy, tak, nie, tak, to, tak. A to nie jest tak, że teamy, który... Znaczy nie, bo ja zakładam, że te Pride spadnie z drugiej ligi, a Pride z głównego składu też wejdzie do drugiej ligi. Ale to chyba to się nie wchodzi chyba w ten sposób. No ale nie, no jak spadasz z pierwszej, to zostajesz z drugiej. No, to jest dobre pytanie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, ale wydaje no, mi się, tak że chyba no, nie spadasz tak do drugiej UL. Oni chcą cztery teamy potem uzupełnić. Może tak być, że te dwie... Ale nie, no to wtedy by musieli uzupełnić sześć, i to nie ma sensu. Musi się spadać do drugiej. Ty no, skomplikowana tak. Sytuacja to jest. Nie, nie, dobrze mówi. Tak. Najprawdopodobniej tak jest. No bo ale... sytuacje, które spadają, dwie wchodzą, no to dwie tak wchodzą. Jeszcze, no właśnie. Ale tu się kłania problem komunikacji, że my tego nie wiemy tak na dobrą sprawę. Wydaje nie, mi się, że nie będzie. Chodzi o to, tak, że też tak, nie zostało tak, to jakoś na pewno, tak, zaznaczone w wyraźny sposób przez organizatorów. No nie, no. Tak. Bo to pewnie jest gdzieś zapisane, ale tak, czy to funkcjonuje tak w społeczności ludzi? Widzów? Chyba nie do końca. Ale dobra, zostawmy ten temat. Ale czy ludzie w ogóle żyją w ten sposób drugą ultraligą? No szczerze, ja się dowiedziałem o tym, że cztery teamki spadają, bo TSJ napisał w komentarzu. No widzisz, my tylko mówimy o tej lidze, a wy tam gracie. To trochę mojej winy w tym jest, nie? Jest jak jest. No dobra. Dawaj dalej, Piotruś. Dalej mamy piratów. Piraci. Super skład. Top 1, a jak nie? Ewidentnie skład pod top 1, totalna dominacja 14-0, tak? Czyli mówisz, że idziecie nie, tą samą strategią, co w drugiej ultralidze. Tak całkiem serio... 14-0 to co? To zgodzisz teraz? A tak całkiem serio, dlaczego bierzemy udział w ogóle w Grimorze? Bo pierwsze, fajna to jest liga, to jest pierwsza rzecz. Proste, że jest fajna. Druga jest taka, że no... Bardzo mało gier w drugiej UL, jeśli chodzi o dni meczowe. I to automatycznie otwiera szansę po prostu na granie w Grimorze. No i co będziemy robić po końcu drugiej Ultraligi? No trzeba gdzieś grać, no, nie będziemy nic zrobić, no dlatego ten Grimor, nie? Dlatego no to się wie, czemu Pride nie chce grać w Grimorze, no. No. Myślę, że tu jedna osoba byłaby w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat, ale... No to dobra, kto jest na czacie? Janek pisze. Nie, dobra, no nie o to chodzi, dobra. Nieważne, nie istotne. Okej, dobra, no to mów, likuj. Nie, właśnie nie ja. Chodzi o to, że już tutaj był przedstawiciel Pride i jakoś niezbyt chciał rozmawiać z tym wszystkim, także... Także, A dobra, to ja zlikuję w takim razie. Dawaj. Ale nie wiem ile, znaczy w sumie zbyt dużo nie wiem, co do końca ligi nie będzie, ale wiem, że głosy były podzielone, jeśli chodzi o chęci grania. Ale o chęci grania? W sensie zawodników? Tak. Byli gracze, którzy chcieli grać Grimor. A byli tacy, którzy nie chcieli z tego drugiego składu, tak? Tak, tak. No dobra, to ja się dowiem. Jeszcze. Janek pokaże, mogę powiedzieć. Trudno, sorry no, ja po tej transmisji. No dobra. No to jak już wszystko wiemy. Dawaj, Piotruś, dalej, no. Piraci top 1, to myślę, że tutaj panowie macie takie same zdania. Ale mam nadzieję, że nie będzie łatwo, bo nie po to gramy, żeby było łatwo. No zdecydowanie, no przecież wiadomo. Może zagrozić kolejny skład, bo to jest, choć nie jest to hit, to jest to prawdziwy hit, jest to SK Gaming. Grzybek, Xeoner, Kasadej, Luler, Xartio. I to jest ten główny fos. Jeszcze ze zmienionym topem, Proof, wyprawa za granicę, przychodzi Grzybek, jestem fanem nickname'u, ale nie znam zawodnika niestety. Szczerze mówiąc, że tutaj w SC przy takich ludziach jak Xeoner, którego wiadomo, kojarzymy, jak Kasadej, którego bardzo kojarzymy, Lurel czy Xartio też, pojawia się ktoś, kto jak Grzybek. W sensie, ja nie mówię, że Grzybek jest zły, tylko ja mówię, że pierwszy słyszę o tym chłopie. Naprawdę, ja nie kojarzę gościa, który miał nawet podobny nick do niego. Ja też w ogóle chłopak... Nigdzie. Nie kojarzę Grzybka ani z żadnego U-Gaming, ani z Futures Masters, ani w ogóle z kwalifikacji nawet żadnych. Ja nie wiem, kto to jest Grzybek. I tylko tutaj mam jakieś, może mały minusik, ale to też nie wiadomo, czy to nie będzie jakiś wariat zupełny, tak? Smurf. Grzybek. Nie wiem, czy Domolet może sądzi o tym składzie, bo ja tak do końca nie wiem, szczerze. O, te osoby chyba grały też w poprzednim Grimorze wszystkie, nie? Tak. Tak, jak najbardziej. To już nie będę się wypowiadał. I... Czyż on... Fos?
Foss tam z Devin Swan na równi przecież walczył o playoffach. Tak, tak? Jak najbardziej. To jest dobry skład. To jest dobry skład. Tak, to jest dobry skład. To jest dobry skład. A o Kasadeju coś powiedz w takim razie, bo tak cichutko siedzisz. To jest kolejna osoba, na którą jeszcze mi się nie udało wygrać. Mam nadzieję, że teraz się... Nie udało ci się wygrać? A, widzisz. Dobra, to taka jakaś kolejna mini narracja nam się tutaj pojawiła. No. A Piotruś, dawaj, bo ty się tak... Nie no, powiem tak. Dla mnie ten skład to jest banger, tak? I liczę na to, że będzie to challenger po drugie miejsce. Albo nawet po pierwsze, zobaczymy. Chociaż, no wydaje mi się, że akurat jak sparujemy Grzybka i Jakena, no to myślę, że tu może być wywóz. Chyba, że zaskoczy nas Grzybek. No bo niestety... Proof napisał, jak Lurel przestanie grać w Valorant, to mają szansę. Także tutaj takie insajderskie informacje dostaliśmy od razu. Dziękujemy. Znaczy Lurel chyba jest dobry, tak szczerze, bo... Jest, ja też tak. Oj, tak. Ja miałem w głowie coś takiego, jeśli Hartmut się nie zgodzi, to chciałem pisać do Lulera, jeśli chodzi o Piratów. To, że Luler nie znalazł miejsca w drugiej ultralidze, dla mnie jest lekutkim skandalem. Tak zupełnie szczerze mówiąc. Ale pytanie, czy grał jakieś tryouty, bo ja nie wiem, czy grał. Czy się pogadywał tak dalej, bo może nie znalazł, dlatego że nie chciał. Też nie wiem, ale to też organizacje mogłyby po niego sięgnąć, gdyby... Grałeś? Gdyby na patrzyły. Czasie, no, cały czas tu jest to... Luler, także niech się wypowie. Nie da się. Co to znaczy nie dali ci szansy? Na tryoutach ci nie dali szansy? Czy grałeś tryouty? Pisał na Twitterze. No dobra, okej. Okay. Aha, czyli rozumiemy. Czyli chyba... Ja szczerze, a propos szans tych organizacji, nie że ich bronię czy coś, tylko no ja na przykład nie robiłem tryoutów, bo były in-house'y u Wojciego, tak? No. A więc nie odczuwałem potrzeby, żeby robić po prostu tryouty jakieś. A czemu wziąłem Harpuna? Bo uznałem, że ma największe szanse na rozwój. A Lure miałbyś tą drugą opcję, jeśli Harpun by się nie zgodził. Mm-hmm. Ale może też niektóre organizacje tak postąpiły, że też nie robiły tych tryoutów czy coś. Albo robili jakieś koleżeńskie tryouty na zasadzie znajdźmy jedną osobę, resztę drużyny już mamy. Bo też gdzieś wcześniej ich sprawdzali ze wcześniejszych sezonów czy coś. Bo tak mi się wydaje, że w Heat jest, nie? Ten gość chyba ze coachem w Heat tam kilkoma osobami wcześniej pracował. Mhm. A rzeczywiście tak było, tutaj Lure pisze, że organizacje za bardzo do serca sobie wzięły słowa Dave'a i nie dali na żadne tryouty, bo ja rzeczywiście jakiś czas temu napisałem post, że Lure to jest zawodnik, którego nawet tryoutować nie trzeba, taki kozak. No to go nie tryoutowali. Ale to jest dziwne, bo... Kurde, jeśli napisał, że się nie dostał na tryouty do Pride, a dostawali się tam ludzie z okolic D1, D2, to trochę dziwne. No jest to dziwne, jest to dziwne na pewno, ale co do tego całego składu, wydaje mi się, że chyba jest mocniejszy niż Hit, ale tutaj wciąż, no wracam do tego Grzybka, bo jakby, wiecie, i w Piratach, i tak samo jest w przypadku właśnie Hit, ta siła drużyny jest w dużej mierze ulokowana właśnie na topie. I tak, nie wiemy kim jest Grzybek, nie wiemy jak gra, jaki ma playstyle, jak drużyna będzie się pod niego dostosowywać. I tak trudno ferować wyroki, ale wydaje mi się, że to jest potencjalne zagrożenie właśnie dla takich ekip jak Hit, jak Devil's One, jeżeli się dostaną, do tych właśnie młodych wilków, bo gdzieś tam to doświadczenie jest na scenie semi-pro i ono może być bardzo istotne, jeżeli chodzi o Grimor, bo mniejsza presja, mniejsza widownia i też znane, powiedzmy, środowisko. Więc na pewno Luler, Xeoner, Kasadej, Xarty, oni się będą czuli jak ryba w wodzie. Ale czemu jest taki skład, tak z ciekawości? Czemu to jest Xarty, a nie AOE9? Tak czysto teoretycznie, przecież grali razem na bocie w fosie, nie? No ale chyba Luler i Xarty to nie jest taki bromans? A to ja nie znam, nie wiem, nie, ale wiem, że AOE grali razem, a potem AOE zmienili... Za Xartia. Tak mi się wydaje. Znaczy... Aha, okej. Okay. Xartio to chyba w ogóle było od początku fosu. Tak mi się wydaje. Coś takiego. To nie wiedziałem tego, okej. Okay. Tylko, że Xartio na pewno grał z Maxuriorem. O, to tak było. I tam były jakieś sprzeczki. Aha, czekaj. To coś takiego było. Także jak to teraz jest, to nie wiem. W każdym razie pojawił się Xartio. I z tego co wiem, trener, czyli Vaughard, tak? Tak, Vanguard i tam jeszcze jest... O Boże, zapomniałem kto. Ale też tacy trenerzy kojarzeni z Twittera.
A z tym Vanguardem w ogóle jest beczka, bo ten, bo ja robiłem sobie dla Beki ten tier listę składów w drugiej ultralidze i myślałem, że on będzie w głównym składzie i w ogóle źle jego nick napisałem, a wszyscy skopiowali tą tier listę z tym złym nickiem i wszędzie napisali Vanguard, tak dziwnie. Na tier listę. już teraz widzę Vanguard, Hooper i Uszatka. No, taki to jest skład? Uszatka jest menadżerką, z tego co się orientuję, więc... No na pewnie tak, pewnie tak. W każdym razie... Zaczęła z Eską pracę wtedy, kiedy my dołączyliśmy do Eski, bo ona z nami wtedy była. Aha. I co oni powiecie? No szuka screamów, mówiłem też w wywiadzie, no zapierdala, no. W sumie no spoko, że tam jest. Co ma fajną? Fajną siostrę. Okej, okay, siostrę. Ale to może z Bayern do siostry kręci, tak ogólnie. Okej. Okay. A Hoopera to ja kojarzę za mikrofonu, bo coś tam skomentowaliśmy razem, jakieś tam mniejsze ligi. Hooper też lajkuje moje posty na Twitterze często, więc tutaj zawsze miejsce w serduszku będzie miał. Ale też był wyróżniony przez Zetur, czy nie było? Chyba Zetural wyróżnił właśnie go, jeżeli chodzi o tych młodych trenerów. I Paukarta, no. Tak, więc no na pewno ma wiedzę o grze. I też dało się to poznać, kiedy coś komentowaliśmy, więc moim zdaniem spoko miejsce do rozwoju. SK Gaming, miejsce przyjazne do pracy, miejsce otwarte, no i taki, wiesz, no, akurat wiecie, dom, Vanguardem... tak, dla połowy sceny semi-pro w Polsce. W ogóle z Vanguardem też jest śmieszna sytuacja, bo on był moim coachem 4 lata temu, jak sobie próbowałem grać w komputer competitive. I go spotkałem na tych całych wykładach z Forsaken, dowiedziałem się, że to jest on. On w ogóle się nie chciał zgłaszać na coacha, ale jakoś tak... Siedział na tym spiku i go namówiliśmy, żeby spróbował i się zgłosił, czy do Dead Devils One, czy właśnie do Eski. Tak, był już temat Deflesa. Przepraszam, że ci przerwałem, bo tutaj się pojawiają pytania. Tak a propos Vanguarda, więc na pewno ciekawy chłopak. Także wierzymy w team SK Gaming. Mi się ten skład podoba. Tyle pewnie na koniec. Dobra, jeszcze został team Oddity, tylko że on chyba nie ujawniał składu i nie wiem, czy możemy o nim powiedzieć. Tego... Nie, na razie nic nie mówimy. Ale tam był na Facebooku screen składu. Tak? Weź podeślij. Bo ja nie się właśnie zastanawiam, czy... Ja uważam, że powinieneś uwierzyć Demolesowi na słowo i powiedzieć, jaki to skład. Ujawniał? W sensie... Ale na którym Facebooku? Bo ja nawet nie wiem, bo Team Oddity chyba, nie wiem, no albo ma jakiegoś zakamuflowanego Facebooka, albo zbanowali mnie, bo ja tam nic nie widzę. Widzom nie wierzysz? Widzom nie wierzysz? Wierzę widzom. Dobra, widzę, że Pil udostępnił. Kniziol, Pil, Ponury, Aven i Dice. To zaraz tutaj wszystko wypiszę. Tak, to jest dokładnie ten skład. No. No, czekajcie moment. I Pil jeszcze pozdro dodał. Także. Pil z małych. Chyba był. A co tam teraz kręcisz? No piszę, poczekaj. Ja powiem tyle, opinia... Zacznę tak, że opinia o graczach nie do końca zawsze jest prawdziwa, a propos nawet pików czy zachowania. No jasne. Ale opinia jest taka, że ten skład jest toksyczny. Czystej teorii. Jednak ci gracze mają łatkę toksycznych graczy, widzę, że są na czacie. A więc sami się mogą tego ustosunkować, ale... No... To jest... Na papierze to jest bomba zegarowa, wiadomo, to było, co było kiedyś, to było kiedyś. No jasne. Ale opinia na temat Avena i Pila, no każdy wie jaka jest, nie? Że są w miarę agresywni. No między innymi, no nie będę kłamał, no szczerze, tak. Pamiętam, jak były tryouty, ja chcę naprawdę, nie chcę nic ukrywać, ale jak były tryouty do Eski na przykład, to nie wziąłem Avena, bo słyszałem, że jest z toksikiem. I tyle, nie? A więc, no co tu mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że zamkną wszystkim mordy i się dobrze pokażą, bo ja nie lubię po prostu łatek u graczy i też może jestem trochę w tym hipokrytą, bo nie wziąłem kogoś przez łatkę. Jak robiłem tryouty do Eski, Aven, kiedy się zgłaszałeś, kiedy z Adrianem był ten skład i tak dalej, ale może i trochę hipokrytą jestem, no ale ta opinia skądś wyszła, z kiedyś. Mam nadzieję, że po prostu ją zmienią i tyle, no ale... Pil napisał, że jego też. Dobra, ja mam prośbę do Pila, żeby jak będą grali w Grimoze, bo jeżeli dobrze pamiętam, to miał on nick w grze Hot Wet Cipka 69 Pyly. Proszę, zmień to, bo to jest tragedia, no tego się nie da komentować, ale... żeby... Po prostu nie palnąć głupoty, albo się nie przewrócić ze śmiechu. Ale szczerze, ta opinia naprawdę jest ważna i można się z tego śmiać, a taka opinia za graczem czasami idzie przez długi czas i przez to taka osoba nie może znaleźć teamku nigdzie. To jest chujowe w teorii, ale no, skąd ta opinia jest. Tak. I ciężko tę opinię ignorować, tak szczerze. Oni, tak,
Tu się też oczywiście z tą zgodzę. To masz rację, jak najbardziej. Jest, nie jest to fajne, ale jak już coś takiego usłyszysz, to jednak siedzi ci to w głowie, tak? Według mnie tacy gracze powinni jak najbardziej starać się, żeby tą opinię zmienić. Chyba, że jest prawdziwa, no to wtedy miejcie wyjebane. No tak, to wtedy tak. Ale o tych dwóch panach, którzy na czacie są, również słyszałem właśnie takie opinie, także kręci się to gdzieś tutaj wśród nas. O, witamy nawet pana Odiego. Ale spoko, drużyna. Nie kojarzę tylko chyba midlanera, ale to nie wiem, czemu nie kojarzę. Miał jakiś inny... Ponury. Piotruś, kojarzysz takiego pana? Ponurego? Nie, chyba nie miałem przyjemności z nim jeszcze. Też chyba nie właśnie. Tego ciężko coś o tym składzie powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, no to oprócz tego, co już powiedzieliśmy o tej łatce, no to ci zawodnicy są w porządku bardzo, jeśli chodzi o grę. Tak, to na pewno. Także jeśli coś się zmieniło, albo w ogóle tego nie było, tylko my tak jakoś tak to wyszło, że tak o nich się mówi, no to ten skład może też nie będzie taki zły. Jak się nie ma, ale Dice... to był wysoko w soloku, nie? Tak, zgadza się. A Dice, w nawiasie Wojtuś... Spoko. Czy Wojtuś to nie jest... Wojtuś od Ksajo? Chyba nie. Nie. Nawet pani Wojtuś, bym powiedział. Wojtuś? Z SK Gaming, składu kobiet. To jest ta Domoles, co do niej pisałeś na Twitterze. Nie kojarzę, w SK Gaming w drużynie kobiet była właśnie na początku wspierająca, która miała nick Wojtuś. Ja uważam, że Domoles się powinien wypowiedzieć bardziej, bo kręcił do niej bajerę na Twitterze. Dobra, Domoles, proszę cię, bo widzę, że ty, jeśli chodzi o kobiety, to Domoles. No to dobrze. Tam nie był nick Wojtek, tylko był tam... Lord Wojtek, coś tam, tak? Tak. I grała tak, na początku w tym SK, w tej drużynie kobiet, tak. Ale potem też ją zmienili, ale nie wiem z jakiego powodu. A ja wiem, ale to nie na teraz. Ale no, to nieważne. Nieważne. Tylko ci na jej Facebooka szukał i nie mógł znaleźć, tak tylko jak to? Znalazłeś w końcu? Dobra, może... Dobra, okej, okay, ale chyba do mnie się bawiło, to chyba nie jest Wojtuś płci żeńskiej, tylko Wojtuś płci męskiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moim zdaniem Pil to jest dobry zawodnik i kiedy miałem okazję komentować jego gry, to robił dobre wrażenie i można go było zapamiętać, ale Kniziol, Ponury, dla mnie troszeczkę anonimowe są te nazwiska. Nie, Kniziola kojarzę. Kniziola kojarzę. Ja Kniziola nie miałem okazji oglądać jeszcze, chyba nigdy, więc nie mam opinii wyrobionej, a Awen widziałem, że tańczył ostatnio na swoim Twitterze w rytm pięknego przeboju Boys Bandu Masno pod tytułem Bania i no liczę na to, że takim tanecznym krokiem wjedzie do top 4 może. To chyba ostatnia już drużynka była, tak? Tak, ostatnia. A ja mam pytanie, a Glimmer będzie jakiś finał lanowy czy coś? Będę o to walczył jeszcze, ale przez koronawirusa no jest jak jest na razie. Panowie z czatu, panowie i panie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania tutaj do Inki, do Domolesa, to prosimy w tym momencie. Tam obiecałem Adrianowi, że przeczytam jedno pytanie wcześniej na początku streama. Do Domolesa pytanie, do Dominika. Co myślisz o zawodniku, o niku Adrian? No, miałem przyjemność z nim grać w drużynie jednej. Teraz w Ultralize gra. Nawet Challengera bił na serwerze webstowskim. To duże osiągnięcie. No, ale nie idzie im najlepiej w tej Ultralize. A playoffy będzie ciężko. A o samym zawodniku? Jest potencjał na pewno. Tutaj jeszcze Odi dodaje jakieś coś od siebie, ale to sobie chyba no bez tego się będzie. Co sądzisz o zawodniku Pil? No nie, no to już mówiliśmy. Jakby sobie SK poradziła w drugiej Ultralidze? Rozumiem, że ta SK, która jest ogłaszana na Glimmer. Ja myślę, że to byłoby bottom 4. Nie top 8, ale bottom 4. Ciężko. Nie wiem jak ten top laner, ale mi się wydaje, że wyżej niż hit i byłaby walka na Sprite. Moim zdaniem gentlemani to byliby tacy gatekeeperzy jakości.
A w sumie w tym momencie to już, szczerze mówiąc, ciężko mówić, co to są dżentelmeni. Ja bym powiedział, że trochę gorszy teamek niż Pride, tak naprawdę, no, ale znowu też na tak słaby uważam. Wynik. Tylko na papierze to jest znowu. Szczerze nie wiem, czy by sobie poradzili. Jeśli mówimy, czy by się utrzymali, jeśli chodzi o top 4, to według mnie nie. A, w ten sposób. No, rozumiem. Jeszcze jakieś pytania, czy kończymy imprezę dzisiejszą? Ja mam pytanie do czatownika. Dawaj. Jest taka aplikacja jak Unfollow Me i tutaj pytanie do Od11, czemu mi followa zabrał. Oj, oj. Też zabrałem, żeby nie było. Ajajaj. No i co teraz, Gamoniu? Chyba poszedł. Nie, poszedł. Jest, po prostu. Jest. Podaj jakikolwiek argument. Dlaczego zabrałeś panu trenerowi followa? No dobra, bo podejrzewam, że nie żadnej odpowiedzi tutaj ale bo nie dostaniemy. Skipnęliśmy fajne pytanie, moim zdaniem. Chyba najbardziej merytoryczne do tej pory. Czy śledzimy, kto gra w kwali i czy mamy jakichś faworytów? Kwali zamkniętych? A macie jakąś opcję pokazać składy? No, bo to by było fajnie. Składy chyba niespecjalnie, ciężko będzie z tym. W tym momencie to ciężko chyba będzie, no. Wiem, że gra tam, jakie drużyny tam grają, to Ugaming, KPG, Devilsi właśnie. Jest Trident, to Trident z Max Warriorem na przykład. A ten team, jak to jest który? Kiedyś byłem sławny? Chyba tak. To też jest nawet ciekawy. Tak, też mi się wydaje, że to jest fajne. Tym bardziej, że nie wiem, jakoś zawsze wierzę w tego Demonciora, co by się nie działo, że jednak będzie strzelał, ale no nie wiem, ciężko powiedzieć. O nim, do niego też taka łatka została przyczepiona, jak do Pila czy Awenia. Chyba oglądałem te kwalifikacje, tylko one są na serwerze istowskim i no ciężko po prostu składy ogarnąć, nie? Jak ktoś tam pisał na Twitterku, to mniej więcej właśnie na skład Demonciora kojarzyłem tak dalej, a na przykład składu Ugaming w ogóle nie wiem, kto tam gra, nie? A chyba nie pokazywali się źle nawet w close quali do... Znaczy nie w close quali, tylko w kwalifikacjach do drugiej. Tak. Ugaming pokazywał się całkiem... Już nawet, kurczę, nie pamiętam na ten moment, także nie pogadamy sobie o tym za bardzo. Ale Kaka na pewno gra w Ugaming, on nawet coś to napisał teraz. Tak. Także Kaka to jest zwycięzca pierwszego zerowego sezonu Ligi Grimur. KPG już nie gra tego turnieju, ponieważ KPG od tygodnia nie ma składu w LoL, organizacja rezygnuje z ligi. Spoko, ale... Podpisano kpgteam.pl. Ale to chyba i tak jest kwestia zawodników bardziej niż składu. Ale ja nie jestem wyrocznią w tym aspekcie. Tak. Dobra panowie. Kończymy na dzisiaj, bo pytań już nie ma. Także dzięki wszystkim, że byliście z nami. Dzięki, że dalej jesteście, bo tutaj widzę, że 50 widzów jeszcze zostało, chociaż lekka zamuła nam się wkradła pod koniec. Ale już 23 wybiła, także może musicie nam to wybaczyć. Dzięki dobra, za dziś. Chcę jedną rzecz powiedzieć. A tak? Odi follow oddał, koniec kosy, oficjalnie. A ty mu ten oddałeś? No proste, byczku. Ja też dzisiaj sprawdzę, czy przypadkiem coś tam nie zostało, wiesz. Polecam aplikację Follow Me. Tak jest, także tutaj jeszcze link na czacie powinien polecieć, teraz aplikacja Unfollow Me, będziecie wszystko wiedzieli. Ze mną oczywiście był Piotr Czarny, Piotruś Barański, a naszymi gośćmi byli Dominik Domolec-Nowacki oraz pan trener Piotr Inka-Leszczyński. Dzięki, że byliście z nami. Cześć. I dzięki wszystkim na czacie. Eluwina. Siema.